Szybkie. Potężne. Oszałamiające. Stworzone do podejmowania wyzwań. Niesamowite maszyny. Motocyklowa mania. Ivel Knievel jest słynnym motocyklistą kaskaderem. Swymi nieprawdopodobnymi wyczynami zadziwia fanów już od kilkudziesięciu lat. Pierwszy skok wykonałem na Nortonie Commando 750. Przeskoczyłem wtedy nad jedną półciężarówką. Mój Boże, dla mnie to był lot nad przepaścią. Zawsze uważałem, że istnieją dwie rzeczy, które powstrzymują ludzi od robienia takich rzeczy. Strach i ta przepaść pod tobą. Może jeszcze śmierć. Wielu śmiałków próbowało naśladować jego wyczyny. Udało się tylko jednemu. Witam wszystkich, nazywam się Baba Blackwell. Skaczę na motocyklach Harley-Davidson. Kiedy odrywasz się od rampy, masz wrażenie, że czas staje w miejscu. Jesteś tylko ty i powietrze. Nic innego się nie dzieje. Jednak nie podziwiasz wtedy krajobrazu. Nie rozglądasz się, wołając rany, co za widok. Nie to przychodzi ci do głowy. Przez tych kilka chwil jesteś zdany na łaskę losu. Jedyne, co czujesz, to nadzieja, że dolecisz do rampy. Baba korzysta z dużych motocykli, maszyn nieprzystosowanych do skoków. Poza Ivelem Knievelem jest jedynym kaskaderem skaczącym na Harley'u Davidsonie XR750. XR750 to wspaniały motor. Zbudowano go do wyścigów na torach ziemnych. Miałem z nim tylko jeden kłopot. Silnik wytwarzał tak potężny moment obrotowy, że po 50 metrach lotu motocykl zaczynał się odwracać. Dlatego tyle razy spadłem. Nie da się go kontrolować jak maszynę krosową. Triumph był nieco łatwiejszy do opanowania, lecz miał zbyt słabe zawieszenie. W czasie pokazu w Caesars Palace po wylądowaniu po prostu nie zdołałem utrzymać się w siodle. Omal nie zginąłem. Skończyło się to wybitymi stawami biodrowymi, połamaną miednicą, potężnym wstrząsem mózgu. Przytomność odzyskałem po 29 dniach. Najbardziej spektakularnym wyczynem Ivla była próba przeskoczenia kanionu Snake River. We wnętrzu rakiety, tuż po starcie, nastąpiła katastrofa. Konstruktor popełnił błąd. Czekałem na tę chwilę 7 lat tylko po to, by narazić się na śmierć z powodu przedwcześnie wypuszczonego spadochronu. Kiedy wcisnąłem włącznik zapłonu, przyspieszenie było tak gwałtowne, że przyczepiona do rakiety obudowa spadochronu rozleciała się na kawałki. A ja na kilka chwil straciłem wzrok. Przy tak olbrzymich przeciążeniach blackout to normalne zjawisko. Krew zaczyna ważyć tyle, że odpływa z mózgu w dolne partie ciała. Kiedy otworzył się spadochron, przeciążenie zmieniło kierunek i blackout zamienił się w redout. Przed oczami zrobiło mi się czerwono, z ust, nosa, uszu chlusnęła krew. Wbrew pozorom nic nie stało się strasznego. To był tylko redout. Kariera bohatera Ameryki jest najkrótszą z możliwych, możecie mi wierzyć. Życie traci się w ułamku sekundy. Jeden drobny błąd wystarczy, by nie pozostał po tobie nawet ślad. Ivel i Baba mają ze sobą wiele wspólnego. Obaj mogą pochwalić się długą listą urazów. Dwa razy złamałem obojczyk, strzaskana miednica, staw biodrowy, obie kostki, wszystkie żebra po lewej stronie dwa razy, goleń i obie ręce. Dwa razy złamałem bark, przedramiona, obie ręce łamałem dwa razy, kość udowa, kręgosłup. Kręgosłup łamałem cztery razy, na szczęście nigdy nie złamałem karku. To zawsze dzieje się wtedy, kiedy się tego najmniej spodziewasz. Ale to wspaniała zabawa. 2 lata temu Baba próbował przeskoczyć nad 13 samochodami.
Nie doleciałem. Zabrakło mi prędkości. Na rampie wylądowało tylko przednie koło. Motocykl odbił się, obrócił w powietrzu, spadł na ziemię do góry kołami. Problem w tym, że ja wciąż na nim siedziałem. Uderzenie dosłownie roztarło mnie na miazgę. Motocykl zmiażdżył mi ramię, jednocześnie wbijając je w bark tak, że kość przebiła się przez skórzaną kurtkę i wysunęła na zewnątrz. Następny skok, tym razem nad 14 samochodami, Baba wykonał pół roku później. Pamiętam, że spadałem coraz szybciej, jakbym leciał z samego księżyca. Pomyślałem, Boże, to będzie bolało. Mam nadzieję, że moje barki to zniosą. W tym momencie grzmotnąłem o ziemię. Twarde lądowanie, ale wciąż jechałem na dwóch kołach. Byłem cały. Coś wam powiem. Jeśli po takim przeżyciu odważylibyście się wsiąść na motocykl, to znaczy, że możecie zacząć skakać. Baba przygotowuje się do skoku na swym potężnym Harley'u. Silnik motocykla osiąga moc 100 koni mechanicznych, co aż nadto wystarcza, by oderwać maszynę od ziemi. W istocie to standardowy motocykl wyścigowy, wzmocniony jedynie ramy, by nie pękła, gdy 180-kilogramowa maszyna uderzy w ziemię przy prędkości 125 km na godzinę. Baba ćwiczy jazdę na tylnym kole. To niebezpieczny wyczyn. Co prawda potrafi to wielu motocyklistów, lecz tylko nieliczni robią to przy prędkości 145 km i stojąc na siodle. Każdy występ trzeba przećwiczyć. Baba sprawdza motocykl, wykonując kilka krótkich skoków. Następnie stopniowo zwiększa dystans, dopasowując doń prędkość wyjściową. Jeśli pojedzie za szybko, rozbije motocykl za rampą. Jeśli zbyt wolno, spadnie na auta. To bardzo stabilny motocykl. Szybko się rozpędza, ładnie wchodzi na rampę i w powietrzu też nie sprawia niespodzianek. Jednak to, co wzleciało, musi kiedyś spaść, a XR750 spada bardzo twardo. Wyobraźcie sobie skok z dachu domu w samych tenisówkach. To potężne uderzenie. Dobry skok możecie złamać na pół na kierownicy. Nadszedł czas pokazu. Baba przygotowuje się do skoku nad 11 ambulansami. Tu nie ma miejsca na błędy. Pada deszcz i rampa jest śliska. Jednak skok udaje się znakomicie. Motocykliści zawsze lubili sprawdzać granice możliwości sprzętu. Z biegiem lat jednoślady zmieniły się w najbardziej niesamowite z niesamowitych maszyn. Najszybszymi motocyklami świata są dragstery. Te potężne, brutalne, dwukołowe bestie potrafią w ciągu kilku sekund rozpędzić się do 400 km na godzinę. Maszyny crossowe przystosowane są do jazdy terenowej i długich lotów. Impet lądowania amortyzuje zawieszenie o wyjątkowo długim skoku. Powolne, lecz nie mniej fascynujące motocykle trialowe potrafią pokonać każdą przeszkodę. Wspinają się na wodospady i niemal pionowe skalne skały.
Długie motocykle do hill climbingu wspinają się po stromych zboczach, rozpędzając do ponad 120 km na godzinę. Najszybszymi motocyklami wyścigowymi są maszyny startujące w mistrzostwach Grand Prix w klasie 500 cm sześciennych. Dwusuwowe bolidy osiągają prędkość rzędu 300 km na godzinę. Na rozpędzenie się do setki potrzebują niespełna 3 sekund. W sporcie tym od lat dominowały widlaste silniki czterocylindrowe, potężne, lecz stosunkowo duże i ciężkie. Wyjątkiem od reguły jest maszyna o nazwie Modena SKR-3. To prawdziwa mała rakieta. Zbudowany przez zespół Marlboro Roberts, KR-3 jest rezultatem nowego podejścia do koncepcji motocykla wyścigowego. Jego silnik ma tylko 3 cylindry i jest wyjątkowo lekki. KR-3 nie dorównuje swym rywalom pod względem mocy, lecz jeździ równie szybko. Im większa szybkość, tym większe ryzyko. Konstruktorzy KR-3 starali się je zmniejszyć, poprawiając właściwości jezdne i sterowność motocykla. Czasem jednak żadna techniczna nowinka nie zdoła utrzymać jeźdźca w siodle. Jeśli szukacie motocykla doskonałego, oto coś w sam raz dla Was. Najdroższy jednoślad na świecie. Spółka motocyklowa Titan to miejsce, gdzie marzenia motocyklistów przybierają realne kształty. Narodzone na pustyniach Arizony, motocykle Titan stworzone są do ostrej i długotrwałej jazdy. Budowane ręcznie od najdrobniejszej śrubki powstają w tej niewielkiej manufakturze w Phoenix. Każdy motocykl jest pieczołowicie składany przez jednego specjalistę, który odpowiada za jakość maszyny, a nawet zabierają na pierwszą jazdę próbną. Jednak dbałość o detale ma swoją cenę. Gotowy motocykl może kosztować nawet 70 tysięcy funtów. Budujemy motocykle dla bardzo wyrafinowanej i wymagającej klienteli. Większość nabywców miała kiedyś Harley'a Davidsona, jest zaznajomiona z kosztami, jakie pociąga za sobą złożenie zamówienia na zindywidualizowaną wersję Harley'a. Klienci będą akceptować nasze ceny tak długo, jak długo w zamian będą otrzymywać najwyższą jakość. Uważam, że produkujemy najdoskonalsze motocykle na świecie. Titan to marzenie miłośnika klasycznych krążowników. W długiej stalowej ramie zawieszono tradycyjny dwucylindrowy widlasty silnik o pojemności 1500 cm. Oczywiście nabywca może zamówić wersję dopasowaną do własnych upodobań. Specjalne felgi, podnóżki, kierownica, lakier. Firma spełnia wszelkie zachcianki. Za odpowiednią cenę.
Niestandardowe malowanie może kosztować ponad 17 tysięcy funtów. Cena nie zraża jednak klientów. Wiedzą, że stoi za nią jakość i portfel zamówień jest pełny. Najnowocześniejszych motocykli wyścigowych należy szukać nie tylko na torach asfaltowych, lecz także na wyboistych torach ziemnych. Maszyny crossowe torują drogę nowym materiałom, rozwiązaniom i technologiom. Muszą być nowoczesne, by przetrwać. Nazywam się Rodney Smith. W barwach Suzuki sześciokrotnie zwyciężałem na Narodowych Mistrzostwach Offroad. Smith jeździ na jednym z najnowocześniejszych motocykli na świecie. Maszyna zbudowana z aluminium, magnezu, włókien węglowych, tytanu i chromowej stali. Waży niespełna 100 kg, o połowę mniej niż przeciętny motocykl szosowy. Najważniejszym elementem motocykla crossowego jest zawieszenie. Wysokie i wyjątkowo wytrzymałe. Przy lądowaniu przejmuje energię uderzenia, chroniąc przed jego skutkami kierowcę, ramę i silnik. W powietrzu, gdy czuję, że tracę kontrolę nad motocyklem i przednie koło unosi się zbyt wysoko, kopię w tylny hamulec, co sprawia, że motor obraca się do przodu. Jeśli natomiast wybije się za mocno pochylony do przodu, wykonuje coś, co nazywamy paniczną łyżką. Przekręcam gaz do oporu, tylne koło zaczyna szybko wirować. To powoduje, że tył motocykla opuszcza się niżej. Kiedy wybijesz się prawidłowo, lot przebiega gładko do samego lądowania. Czasem jednak popełniamy błędy, wtedy musimy za nie zapłacić. To ryzykowny sport. Skoki wyglądają przerażająco, lecz dla zawodników to najprzyjemniejszy element wyścigu. Lot, jeśli jest prawidłowy, pozwala na chwilę odprężenia. Wreszcie można odetchnąć. Czas spędzony w powietrzu to jedyne spokojne chwile. Przez sekundę nie musisz tłuc się na wybojach i tarzać w ziemi. Dla nas skoki na tak zwany blat to okazja, by nieco zaszaleć i popisać się przed tłumem. Potem są skoki podwójne, większość z nich ma długość blatu, 15 do 20 metrów. Bardziej emocjonujące są skoki potrójne, na odległość 20, 25, nawet 30 metrów. Ostatnio robią się coraz dłuższe. To niebezpieczny sport, przyspiesza bicie serca, jeży włosy na głowie. Jednak właśnie to jest w nim pociągające. Oczywiście za błędy trzeba płacić, a w motocrossie cena jest bardzo wysoka. Dla niektórych dreszczyk wyścigu crossowego to zbyt mało. Śmiałkowie ci rzucają wyzwanie samej przyrodzie, jeżdżą po dzikich, niegościnnych terenach, skaczą z najwyższych wzniesień, jakie uda im się znaleźć. Climbingu. Wyzwanie polega na jak najszybszym dotarciu do szczytu wzgórza. Zawodnicy używają specjalnych maszyn, zdolnych do wspinania się na strome zbocza z prędkością przekraczającą 120 km na godzinę. W 1995 roku Steve Dresser zwyciężył w Narodowych Mistrzostwach w Hill Climbingu. Dziś chciałby odzyskać tytuł. Jego rumak to olbrzymi Harley. Ma silnik o pojemności 750 cm3 i mocy 180 koni mechanicznych.
Motocykl mierzy 3 metry długości. Niezwykle długi wahacz zwiększa przyczepność i zabezpiecza maszynę przed stawaniem dęba przy ostrym przyspieszeniu. Na końcu wahacza zamontowano duże, pochodzące z ciężarówki koło, zaopatrzone w zwiększający przyczepność łańcuch. Silnik zasilany jest nitrometanem, spalającym się znacznie szybciej niż benzyna. Dzięki temu moc wzrosła o 40%, zmieniając konwencjonalny silnik w groźną bestię. Straszliwy potencjał nitrometanu należy traktować z szacunkiem. Nitrometan to niebezpieczne paliwo. Wymaga idealnej regulacji silnika. Kąta wyprzedzenia zapłonu, składu mieszanki, wszystko musi być w 100% porządku. Widziałem już tłoki i korbowody wylatujące przez głowicę. Widziałem eksplodujące bloki. Nie trzeba się specjalnie starać, by wysadzić taki motor w powietrze. Steve przyjechał do Market w Michigan, by wziąć udział w jednej z rozgrywek mistrzostw. W takich zawodach nie ma jazd próbnych. Zawodnicy muszą jednak obejrzeć trasę, jeśli zamierzają cało i zdrowo dotrzeć do mety. Każda nierówność na stoku może przewrócić motocykl, powodując poważny wypadek. Nadszedł dzień wyścigu. To moja misja. Muszę doprowadzić swój motor do mety tak szybko, jak potrafię. Najlepiej szybciej niż ktokolwiek inny. Czas na rozpoczęcie wspinaczki. Przygotowanie się zajmuje mi 10 sekund. Chwytam za kierownicę, kilka razy daję gazu. Wciskam sprzęgło. Tom wrzuca bieg i ruszam do boju. Steve pokonał 120-metrowe zbocze w czasie 6,32 sekundy. Średnia prędkość przekroczyła 100 km na godzinę. Następny w kolejce jest kolega z drużyny i rywal Steve'a, James Larch. Im dłużej startuję na tym motorze, tym lepiej się czuję. Samo siedzenie na nim jest emocjonujące. Mimo woli zaczynasz się uśmiechać i czujesz, jak wali ci serce. James pokonał trasę w czasie 6,3 sekundy. To zapewniło mu prowadzenie tuż przed Steve'em. Brakuje mi do Jimmy'ego zaledwie kilkusetnych sekundy. Za długo byłem w powietrzu przy pierwszym skoku. Myślę, że poprawię się w drugiej rundzie. Niektórzy zawodnicy zakładają na koła łańcuchy. Inni korzystają z opon łopatkowych, dobrze trzymających się ziemi. Dobry start jest kluczem do sukcesu. Kiedy kierowca otworzy przepustnicę, maszyna osiąga 100 km w czasie niespełna 3 sekund. Najmniejszy błąd przy wjeździe na nierówność kończy się przewróceniem motocykla. To są szybkie motocykle. Wolałbym nie rozmawiać o kontuzjach. Jak dotąd miałem sporo szczęścia. Prowadzenie takiej maszyny to najwspanialsza rzecz pod słońcem. 6 sekund wspinaczki częstuje mnie taką samą dawką adrenaliny, jak 20 minut motokrosu. Druga runda. Steve pojechał dobrze, lecz nie na tyle, by przejąć prowadzenie. James Larch nie poprawił wyniku. Utrzymał jednak pierwszą pozycję. Skończyliśmy na drugim miejscu. Do prowadzenia zabrakło mi 0,02 sekundy. W obu przejazdach pozwoliłem sobie na zbyt długie skoki. Pojechałem najlepiej, jak potrafię i wygrałem. Po to tu przyjechaliśmy. Zajmuję się tym sportem od lat. Już zdarzyło mi się przegrywać o kilka tysięcznych sekundy. Niewiele brakowało, lecz właśnie na tym polegają wyścigi. W Europie hill climbing wygląda nieco inaczej. W zawodach rozgrywanych w austriackich Alpach zwycięża nie ten, kto pojedzie najszybciej, lecz ten, kto dotrze najwyżej. Thank you.
zwycięzca zdołał wspiąć się na wysokość 143 metrów. Szybkość to jednak nie wszystko. Trial rozgrywa się w znacznie wolniejszym tempie, a mimo to wymaga szaleńczej odwagi i koordynacji linoskoczka. Motocykle do jazdy obserwowanej potrafią wspinać się w górę wodospadów, na stosy pni, a nawet pionowe skalne ściany. Rozgrywane są także zawody halowe. Karkołomne akrobacje na sztucznych przeszkodach. Najszybszymi motocyklami świata są dragstery. Najszybszymi dragsterami są maszyny klasy Top Fuel. Na dystansie 350 metrów potwory te osiągają prędkości przekraczające 320 km na godzinę. Ujarzmienie takiej bestii wymaga nie lada odwagi. Nazywam się Tony Lang, jestem dwukrotnym zwycięzcą mistrzostw Pro Star. Tony Lang jest najszybszym motocyklistą świata. 400-metrowy dystans pokonał w czasie 6,08 sekundy, przecinając linię mety z prędkością 381 km na godzinę. Silnik tego motocykla ma pojemność 1407 cm sześciennych. Zasilany nitrometanem osiąga moc 1100 koni mechanicznych. Dwa razy więcej niż silnik wyścigówki klasy Indy. To jeden z najpotężniejszych jednośladów na świecie. Tony przyjechał do Richmond, by wystartować w organizowanych przez AMA mistrzostwach Pro Star. Jego najgroźniejszym rywalem jest Larry Spiderman McBride. W ubiegłym tygodniu startowaliśmy w Ohio. Tony Lang pokonał mnie w finale. W ten weekend najbardziej dokucza nam gorąco. Będzie to więc prawdziwy wyścig kierowców. Nie wygra ten, kto dysponuje większą mocą, lecz ten, kto lepiej nad nią zapanuje w ten upalny dzień. Pierwszego dnia zawodów. Zawodnicy pokonują po 3 przejazdy, by zapoznać się z torem i zakwalifikować do finału. To najwyższy sprawdzian maszyny i człowieka. Przy prędkości 370 km jeden błąd oznacza pewną śmierć. Motocykl Tony'ego zasilany jest nitrometanem, substancją tak silnie wybuchową, że użycie jej do uruchomienia silnika skończyłoby się eksplozją. Rozruch trzeba przeprowadzać za pomocą benzyny. Tony wyprowadza maszynę na start i rozgrzewa tylną oponę. Masywne 80-centymetrowe koło wiruje w miejscu. Optymalna temperatura pracy opony to 60 stopni Celsjusza. Operacja ta ma również inny cel. Tor zostaje pokryty warstwą stopionej gumy, co znacznie poprawia przyczepność. Po zmianie świateł Tony otwiera przepustnicę w ciągu niespełna 3 sekund, osiągając 160 km na godzinę. Kiedy przepustnica jest całkowicie otwarta, motocykl zaczyna nieznacznie ściągać w prawo. Wtedy kompensuje to, przenosząc ciężar ciała na lewy podnóżek. W pierwszej fazie wyścigu, mając przednie koło w powietrzu, mogę sterować jedynie wychylając się. Wbrew pozorom, największym wyzwaniem jest wyhamowanie motocykla. Pozbawiona dociążenia tylna opona zamienia się w sflaczały balonik. Dokładnie to przydarzyło się zawodnikowi startującemu w zawodach w Santa. To było ponad 3 lata temu. W drugim przejeździe do niego, tuż po starcie, silnik wypluł szczelkę głowicy, zalewając tor deszczem oleju. Musimy dokonać kilku drobnych regulacji. Chcę zdążyć przed drugą rundą.
Drobne regulacje oznaczają kompletny remont silnika w ciągu zaledwie 2 godzin. Pod wieczór zawodnicy przystąpili do 3. i ostatniej rundy jazd kwalifikacyjnych. Motocykl Larry'ego McBride'a spisał się dobrze. Czy maszyna Tony'ego dotrzyma mu kroku? Start był znakomity. Przednie koło pozostawało w powietrzu przez 300 metrów, zwiększając efektywność przekazywania mocy na nawierzchnię. To był najszybszy przejazd dnia. Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni. Zakwalifikowaliśmy się na pierwszym miejscu. Jesteśmy gotowi do jutrzejszych finałów. Sądzę, że wyznaczyliśmy sobie kierunek, w którym powinniśmy iść. Przed zespołem jeszcze długa noc. Trzeba przygotować maszynę do finałów. Dzień finałów. To czas pojedynków. Maszyna przeciwko maszynie. Motocykle Tony'ego i Larry'ego spisywały się świetnie. Obaj zawodnicy dotarli do finału. Czas na ostateczną rozgrywkę. Kiedy mechanicy dokonują ostatnich przeglądów, Tony i Larry przygotowują się do pojedynku. Po wspaniałym starcie Tony wyrywa do przodu z uniesionym przed nim kołem i mija linię mety 30 metrów przed Larrym. Czuję się świetnie. Wczoraj mieliśmy ciężki dzień, lecz wysiłek opłacił się. Tony miał zresztą ułatwione zadanie. W czasie wyścigu obserwowałem maszynę Larry'ego. Kiedy zobaczyłem unoszący się spod opony dym, wiedziałem, że wygraliśmy. To było wspaniałe. Odkręciłem gaz i przednie koło opadło dopiero po 330 metrach. Wiedziałem, że to będzie dobry przejazd. Jestem zmęczony, ale szczęśliwy. W tym sporcie chodzi tylko o to. Niesamowite maszyny. Sturgis w południowej Dakocie to mekka wszystkich miłośników marki Harley-Davidson. 200 tysięcy Harley'owców z całego świata przybyło tu, by pokazać maszyny i uczcić 95. rocznicę powstania firmy. Można tu znaleźć przeróbki Harley'ów, trójkołowce oraz entuzjastów, którzy najchętniej cały dzień spędzaliby w siodle. Jest jednak coś, do czego Harley się nie nadaje. Jazda po pionowej ścianie. Nazywam się Graham Cripsey. Jeżdżę na ścianie śmierci. Cripsey spędził całe lata na doskonaleniu swego karkołomnego pokazu. Graham nie korzysta z nowoczesnego pojazdu. Powierza swe życie 60-letniemu motocyklowi Indian. Maszyna jest niezawodna, sztywne tylne zawieszenie zapewnia jej stabilność i brak skłonności do wężykowania. Najpierw na kręgu o średnicy 11 metrów rozpędza się do 50 km na godzinę. Następnie chwila prawdy. Motocykl wjeżdża na ścianę. Motocykl trzyma się ściany dzięki sile odśrodkowej. W czasie pokazu Graham znosi przeciążenie dwukrotnie przekraczające wartość przyspieszenia ziemskiego. Oznacza to, że jego ciało waży 2 razy więcej niż normalnie.
Ponadto musi walczyć z zawrotami głowy, wywołanymi bezustannym kręceniem się w kółko. Zdarza się, że grawitacja zwycięża. Złamałem rękę, mostek oraz nogę, w którą wkręcono mi 26 śrubek i umocniono dwiema metalowymi płytkami. Zadziwianie publiczności jest czymś, z czego czerpię największą satysfakcję. Miło jest widzieć zastygłe w osłupieniu twarze. Ludzie wychodzą stąd w przekonaniu, że byli świadkami najbardziej fantastycznego wyczynu, jaki kiedykolwiek widzieli. Niektórym motocyklistom jazda po ziemi lub asfalcie wydaje się zbyt łatwa. Śmiałkowie ci ścigają się na najbardziej niebezpiecznym rodzaju nawierzchni. Twardym niczym beton, bardziej śliskim od błota. Ścigają się na lodzie. Nazywam się Dan Butler. Ścigam się na lodzie jako zawodowiec. Motocykl do wyścigów na lodzie różni się od maszyny żużlowej głównie tym, że w każdej jego oponie tkwi ponad 1000 stalowych kolców. Kolce zapewniają wspaniałą przyczepność, lecz w razie kraksy potrafią poważnie zranić zawodnika. Kolce są bardzo ostre, są niczym tysiące małych brzytew. Wystarczy, że koło muśnie zawodnika, a kolce szatkują go jak ser. To bardzo niebezpieczny sport. Na lodowym torze nie ma zbyt wiele miejsca na wyprzedzanie. Zawodnicy siłą torują sobie drogę do pozycji lidera. Ten błotnik to mój ulubieniec. To on wyciąga mnie na prowadzenie. Wyścig przypomina nieco zabawę w rozwalanie samochodów. Tyle, że tutaj masz tylko dwa koła i jeździsz po lodzie. Jedynym sposobem na wyprzedzenie rywala jest usunięcie go. Dosłownie, walisz go tuż za podnóżkiem i po prostu spychasz na bok. W finale ubiegłorocznych mistrzostw Dan był już na prowadzeniu, gdy jeden z konkurentów przypuścił ostry atak. Spodziewałem się uderzenia, lecz w żadnym wypadku czegoś tak mocnego. Trafił mnie w chwili, gdy odkręciłem gaz. Jego koło ściągnęło moją nogę z podnóżka i wcisnęło ją pod motocykl. W tej pozycji przejechaliśmy przez linię mety. Te ochronne buty uratowały moją nogę przed posiekaniem na drobne kawałki. To była kwestia sekund. Koło zaledwie otarło się o mnie. To naprawdę niebezpieczna zabawa. Staramy się chronić jak najlepiej, ale jak w każdym sporcie szybkościowym, wypadków nie można uniknąć. Prędzej czy później każdy zrobi sobie jakąś krzywdę. Ja złamałem już bark, obojczyk, kręgosłup w dwóch miejscach oraz kilka żeber. Zaliczyłem trochę podróży do szpitala. Lecz cóż to znaczy dla maniaka szybkości? Kiedy jestem na dwóch kółkach, zawsze jadę najszybciej jak mogę. Ostatecznie, gdzie znajdę większą przyjemność? To spokojne miejsce jest sceną najtrudniejszego i najbardziej niebezpiecznego wyścigu motocyklowego na świecie. Pragnąc poddać siebie i maszynę najwyższemu sprawdzianowi, zawodnicy stają do wyścigu Tourist Trophy, rozgrywanego na wyspie Man, słynnego TT. Pierwszy wyścig TT rozegrano 90 lat temu. Od tamtego czasu w tych prestiżowych zmaganiach straciło życie 174 zawodników. Startując w TT musisz znać każdy zakręt, musisz być przygotowany. Przy prędkości 250 km nie ma czasu na wahanie się lub zmiany raz powziętych decyzji. Nie wolno nawet pomyśleć o tym, że nie zmieścisz się w łuku. To niebezpieczne bez wątpienia, lecz tak jest zawsze, gdy w grę wchodzi szybkość. Tor jest szczególny. Nie ma tu żadnych zabezpieczeń. Zawodnicy ścigają się na zwykłych szosach, wijących się serpentynami wśród wzgórz wysepki. To ciężka próba nerwów dla najbardziej nieustraszonych motocyklistów. Wyścig składa się z 6 okrążeń wokół trasy o długości 60 km. To dwugodzinny test wytrzymałościowy, rozgrywający się z prędkością 175 km na godzinę.
trasa wiedzie przez miasteczka i małe wsie, a następnie wąskimi i krętymi szosami prowadzi w góry, gdzie drogę wyznaczają kamienne ściany. Motocykle z zawrotną szybkością pędzą wśród jeżących włosy na głowie serpentyn. Ofiary są zawsze. W 1996 roku zginęło tu dwóch zawodników. Nie zraża to śmiałków, którzy co roku tłumnie ściągają na wyspę, by poddać się tej najcięższej z prób. Pierwszym wyścigiem zawodów są zmagania w prestiżowej klasie Formuła 1. Faworytem jest startujący dla Hondy Philip McCallen z Irlandii Północnej. McCallen wygrywa już od 2 lat. Niełatwo jest wygrać TT. Jeśli nie jesteś całkowicie skoncentrowany, prawie na pewno wypadniesz z trasy. Jeśli nie jesteś w szczytowej formie, nie starczy ci sił, by dotrwać do ostatniego krążenia. Najgroźniejszym rywalem Philipa jest Joey Dunlop. Joey zwyciężył 21 razy w rozmaitych klasach, co czyni go niekwestionowanym królem TT. W tak wymagającym wyścigu nic nie pozostawia się przypadkowi. Kluczem do sukcesu są jazdy treningowe. To jedyna szansa, by sprawdzić maszynę na niebezpiecznym torze. Motocykle muszą być szybkie, ale i wytrzymałe, by znieść obciążenia nakładane na nie przez tutejsze drogi. Przy rozwijanych przez nie prędkościach każdy garb na asfalcie wydaje się być górą. Zawieszenie musi być sztywne, by zapewnić maszynie stabilność w zakrętach, zarazem na tyle miękkie, by motocykl przelatywał nad wybojami, nie zrzucając z siebie kierowcy. Na razie wszystko wygląda nieźle. Motory spisują się znakomicie. Poczekamy, zobaczymy. Chcąc mieć pewność, że motocykl jest całkowicie sprawny, mechanicy rozmontowują go na części. Najdrobniejsza usterka może stać się przyczyną katastrofy. Nadszedł dzień wyścigu. Motocykle są już gotowe. Człowiek i maszyna przystępują do zmagań z czasem. Joey Dunlop z numerem 3 wystartował wspaniale i od razu objął prowadzenie. Startujący z numerem 11 McCallen pojechał równie dobrze, uzyskując najlepszy czas na pierwszym odcinku. Te motocykle należą do najbardziej wyrafinowanych maszyn wyścigowych świata. Przyspieszają szybciej niż wyścigówki Formuły Indy i bez trudu osiągają prędkości rzędu 300 km na godzinę. Jednak najbardziej wyróżnia je fakt, że utrzymują swoje osiągi przez cały czas trwającego wiele godzin wyścigu. To niezwykłe maszyny łączące szybkość wyścigówek Grand Prix z trwałością motocykli turystycznych. Philip McCallen objął prowadzenie i utrzymał je do końca wyścigu. Dystans 360 km pokonał ze średnią prędkością 190 km na godzinę, zwyciężając w TT po raz 3 z rzędu. Jestem bardzo zadowolony. Ludzie z Hondy zainwestowali we mnie wiele pieniędzy i wysiłku. Cieszę się, że mogłem im się odwdzięczyć. Oto Apache Warrior, najnowocześniejszy motocykl świata. Nazywam się Glenn Lavins. A ja jestem Ken Lavins. Zajmujemy się projektowaniem motocykli. Nazywany Harleyem na sterydach, Warrior jest motocyklem XXI wieku. Przyszłość miesza się w nim z motywami retro. Śmiałe rozwiązania konstrukcyjne połączono z wypróbowanym dwucylindrowym silnikiem widlastym w klasycznym układzie wzdłużnym. Powszechnie uważa się, że każdy motocykl z dwucylindrowym silnikiem widlastym jest staromodny. Zwłaszcza o amerykańskich Harleyach mówi się, że są w stylu lat 30. lub 50.
Jako konstruktorzy uznaliśmy za absurd pogląd, jakoby Amerykanie nie potrafili wymyślić nic futurystycznego. Dlatego wzięliśmy klasyczny silnik i obudowaliśmy go futurystycznym nadwoziem. Apache Warrior jest na wskroś nowoczesny. Silnik zawieszono na specjalnych amortyzatorach, by kierowca nie czuł żadnych wibracji. Zawieszenie kół jest prawdziwym mechanicznym arcydziełem. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań nie ma tutaj sprężyn. Ich funkcje przejęły pneumatyczne pęcherze. Motocykl można dopasować do swej wagi, wzrostu i ulubionej pozycji za kierownicą. Pneumatyczne aktywne zawieszenie zabezpiecza również przed tak zwanym nurkowaniem przy ostrym hamowaniu. Każdy konstruktor marzy o zbudowaniu czegoś takiego. Apache jest prawdziwy i można na nim pojeździć. Motocykl jest znacznie lżejszy od przeciętnego Harley'a. Potężny silnik potrafi rozpędzić go do 200 km na godzinę. Jazda nim przypomina prowadzenie pojazdu kosmicznego lub nowoczesnego myśliwca. To potężna maszyna. Czujesz się na niej jak król szos. Właśnie to podoba mi się w niej najbardziej. Nie chcieliśmy, by Apache był pozbawionym ikry, przyjaznym dla środowiska motocyklem dla mas. Cały jego urok polega na tym, że siedząc na nim wiesz, że jedziesz ku przyszłości i nic nie może cię zatrzymać. Przyszłość zawsze mnie fascynowała, a Apache jest moim sposobem na wyrwanie się z teraźniejszości. W ciągu ostatnich 100 lat motocykle przebyły długą drogę. Będą rozwijać się tak długo, jak długo nie zaniknie nasze dążenie do budowania coraz szybszych i potężniejszych maszyn. I zawsze znajdą się śmiałkowie, którzy dosiądą owych maszyn, by stawić czoło nowym, coraz trudniejszym wyzwaniom. Wersja polska, studio Company Warszawa. Tekst Bartek Ulatowski. Czytał Robert Samot. Harley Davidson. 200 tysięcy Harley'owców z całego świata przybyło tu, by pokazać maszyny i uczcić 95. rocznicę powstania firmy. Można tu znaleźć przeróbki Harley'ów, trójkołowce oraz entuzjastów, którzy najchętniej cały dzień spędzaliby w siodle. Jest jednak coś, do czego Harley się nie nadaje. Jazda po pionowej ścianie. Nazywam się Graham Cripsey. Jeżdżę na ścianie śmierci. Cripsey spędził całe lata na doskonaleniu swego karkołomnego pokazu. Graham nie korzysta z nowoczesnego pojazdu. Powierza swe życie 60-letniemu motocyklowi Indian. Maszyna jest niezawodna, sztywne tylne zawieszenie zapewnia jej stabilność i brak skłonności do wężykowania. Najpierw na kręgu o średnicy 11 metrów rozpędza się do 50 km na godzinę. Następnie chwila prawdy. Motocykl wjeżdża na ścianę. Motocykl trzyma się ściany dzięki sile odśrodkowej. W czasie pokazu Graham znosi przeciążenie dwukrotnie przekraczające wartość przyspieszenia ziemskiego. Oznacza to, że jego ciało waży dwa razy więcej niż normalnie. Ponadto musi walczyć z zawrotami głowy, wywołanymi bezustannym kręceniem się w kółko. Zdarza się, że grawitacja zwycięża.
Złamałem rękę, mostek oraz nogę, w którą wkręcono mi 26 śrubek i umocniono dwiema metalowymi płytkami. Zadziwianie publiczności jest czymś, z czego czerpię największą satysfakcję. Miło jest widzieć zastygłe w osłupieniu twarze. Ludzie wychodzą stąd w przekonaniu, że byli świadkami najbardziej fantastycznego wyczynu, jaki kiedykolwiek widzieli. Niektórym motocyklistom jazda po ziemi lub asfalcie wydaje się zbyt łatwa. Śmiałkowie ci ścigają się na najbardziej niebezpiecznym rodzaju nawierzchni. Twardym niczym beton, bardziej śliskim od błota. Ścigają się na lodzie. Nazywam się Dan Butler. Ścigam się na lodzie jako zawodowiec. Motocykl do wyścigów na lodzie różni się od maszyny żużlowej głównie tym, że w każdej jego oponie tkwi ponad 1000 stalowych kolców. Kolce zapewniają wspaniałą przyczepność, lecz w razie kraksy potrafią poważnie zranić zawodnika. Kolce są bardzo ostre, są niczym tysiące małych brzytew. Wystarczy, że koło muśnie zawodnika, a kolce szatkują go jak ser. To bardzo niebezpieczny sport. Na lodowym torze nie ma zbyt wiele miejsca na wyprzedzanie. Zawodnicy siłą torują sobie drogę do pozycji lidera. Ten błotnik to mój ulubieniec. To on wyciąga mnie na prowadzenie. Wyścig przypomina nieco zabawę w rozwalanie samochodów. Tyle, że tutaj masz tylko dwa koła i jeździsz po lodzie. Jedynym sposobem na wyprzedzenie rywala jest usunięcie go. Dosłownie, walisz go tuż za podnóżkiem i po prostu spychasz na bok. W finale ubiegłorocznych mistrzostw Dan był już na prowadzeniu, gdy jeden z konkurentów przypuścił ostry atak. Spodziewałem się uderzenia, lecz w żadnym wypadku czegoś tak mocnego. Trafił mnie w chwili, gdy odkręciłem gaz. Jego koło ściągnęło moją nogę z podnóżka i wcisnęło ją pod motocykl. W tej pozycji przejechaliśmy przez linię mety. Te ochronne buty uratowały moją nogę przed posiekaniem na drobne kawałki. To była kwestia sekund. Koło zaledwie otarło się o mnie. To naprawdę niebezpieczna zabawa. Staramy się chronić jak najlepiej, ale jak w każdym sporcie szybkościowym, wypadków nie można uniknąć. Prędzej czy później każdy zrobi sobie jakąś krzywdę. Ja złamałem już bark, obojczyk, kręgosłup w dwóch miejscach oraz kilka żeber. Zaliczyłem trochę podróży do szpitala. Lecz cóż to znaczy dla maniaka szybkości? Kiedy jestem na dwóch kółkach, zawsze jadę najszybciej jak mogę. Ostatecznie, gdzie znajdę większą przyjemność? To spokojne miejsce jest sceną najtrudniejszego i najbardziej niebezpiecznego wyścigu motocyklowego na świecie. Pragnąc poddać siebie i maszynę najwyższemu sprawdzianowi, zawodnicy stają do wyścigu Tourist Trophy, rozgrywanego na wyspie Man, słynnego TT. Pierwszy wyścig TT rozegrano 90 lat temu. Od tamtego czasu w tych prestiżowych zmaganiach straciło życie 174 zawodników. Startując w TT musisz znać każdy zakręt, musisz być przygotowany. Przy prędkości 250 km nie ma czasu na wahanie się lub zmiany raz powziętych decyzji. Nie wolno nawet pomyśleć o tym, że nie zmieścisz się w łuku. To niebezpieczne bez wątpienia, lecz tak jest zawsze, gdy w grę wchodzi szybkość. Tor jest szczególny. Nie ma tu żadnych zabezpieczeń. Zawodnicy ścigają się na zwykłych szosach, wijących się serpentynami wśród wzgórz wysepki. To ciężka próba nerwów dla najbardziej nieustraszonych motocyklistów. Wyścig składa się z 6 okrążeń wokół trasy o długości 60 km. To dwugodzinny test wytrzymałościowy, rozgrywający się z prędkością 175 km na godzinę. Trasa wiedzie przez miasteczka i małe wsie, a następnie wąskimi i krętymi szosami prowadzi w góry, gdzie drogę wyznaczają kamienne ściany.
Motocykle z zawrotną szybkością pędzą wśród jeżących włosy na głowie serpentyn. Ofiary są zawsze. W 96 roku zginęło tu dwóch zawodników. Nie zraża to śmiałków, którzy co roku tłumnie ściągają na wyspę, by poddać się tej najcięższej z prób. Pierwszym wyścigiem zawodów są zmagania w prestiżowej klasie Formuła 1. Faworytem jest startujący dla Hondy Philip McCallen z Irlandii Północnej. McCallen wygrywa już od 2 lat. Niełatwo jest wygrać TT, jeśli nie jesteś całkowicie skoncentrowany, prawie na pewno wypadniesz z trasy. Jeśli nie jesteś w szczytowej formie, nie starczy ci sił, by dotrwać do ostatniego krążenia. Najgroźniejszym rywalem Philipa jest Joey Dunlop. Joey zwyciężył 21 razy w rozmaitych klasach, co czyni go niekwestionowanym królem TT. W tak wymagającym wyścigu nic nie pozostawia się przypadkowi. Kluczem do sukcesu są jazdy treningowe. To jedyna szansa, by sprawdzić maszynę na niebezpiecznym torze. Motocykle muszą być szybkie, ale i wytrzymałe, by znieść obciążenia nakładane na nie przez tutejsze drogi. Przy rozwijanych przez nie prędkościach każdy garb na asfalcie wydaje się być górą. Zawieszenie musi być sztywne, by zapewnić maszynie. Szybkie. Potężne. Oszałamiające. Stworzone do podejmowania wyzwań. Niesamowite maszyny. Motocyklowa mania. Ivel Knievel jest słynnym motocyklistą kaskaderem. Swymi nieprawdopodobnymi wyczynami zadziwia fanów już od kilkudziesięciu lat. Pierwszy skok wykonałem na Nortonie Commando 750. Przeskoczyłem wtedy nad jedną półciężarówką. Mój Boże, dla mnie to był lot nad przepaścią. Zawsze uważałem, że istnieją dwie rzeczy, które powstrzymują ludzi od robienia takich rzeczy. Strach i ta przepaść pod tobą. Może jeszcze śmierć. Wielu śmiałków próbowało naśladować jego wyczyny. Udało się tylko jednemu. Witam wszystkich, nazywam się Baba Blackwell. Skaczę na motocyklach Harley Davidson. Kiedy odrywasz się od rampy, masz wrażenie, że czas staje w miejscu. Jesteś tylko ty i powietrze. Nic innego się nie dzieje. Jednak nie podziwiasz wtedy krajobrazu. Nie rozglądasz się, wołając rany, co za widok. Nie to przychodzi ci do głowy. Przez te kilka chwil jesteś zdany na łaskę losu. Jedyne, co czujesz, to nadzieja, że dolecisz do rampy. Baba korzysta z dużych motocykli, maszyn nieprzystosowanych do skoków. Poza Ivlem Knievelem jest jedynym kaskaderem skaczącym na Harley'u Davidsonie XR750. XR750 to wspaniały motor. Zbudowano go do wyścigów na torach ziemnych. Miałem z nim tylko jeden kłopot. Silnik wytwarzał tak potężny moment obrotowy, że po 50 metrach lotu motocykl zaczynał się odwracać. Dlatego tyle razy spadłem. Nie da się go kontrolować jak maszynę krosową. Triumph był nieco łatwiejszy do opanowania, lecz miał zbyt słabe zawieszenie. W czasie pokazu w Caesars Palace po wylądowaniu po prostu nie zdołałem utrzymać się w siodle. Omal nie zginąłem. Skończyło się to wybitymi stawami biodrowymi, połamaną miednicą, potężnym wstrząsem mózgu. Przytomność odzyskałem po 29 dniach. Najbardziej spektakularnym wyczynem Ivla była próba przeskoczenia kanionu Snake River. We wnętrzu rakiety tuż po starcie nastąpiła katastrofa. Konstruktor popełnił błąd. Czekałem na tę chwilę 7 lat tylko po to, by narazić się na śmierć z powodu przedwcześnie wypuszczonego spadochronu. Kiedy wcisnąłem włącznik zapłonu, przyspieszenie było tak gwałtowne, że przyczepiona do rakiety obudowa spadochronu rozleciała się na kawałki. A ja na kilka chwil straciłem wzrok.
Przy tak olbrzymich przeciążeniach blackout to normalne zjawisko. Krew zaczyna ważyć tyle, że odpływa z mózgu w dolne partie ciała. Kiedy otworzył się spadochron, przeciążenie zmieniło kierunek i blackout zamienił się w redout. Przed oczami zrobiło mi się czerwono, z ust, nosa, uszu chlusnęła krew. Wbrew pozorom nic nie stało się strasznego. To był tylko redout. Kariera bohatera Ameryki jest najkrótszą z możliwych, możecie mi wierzyć. Życie traci się w ułamku sekundy. Jeden drobny błąd wystarczy, by nie pozostał po tobie nawet ślad. Evil i Baba mają ze sobą wiele wspólnego. Obaj mogą pochwalić się długą listą urazów. Dwa razy złamałem obojczyk, strzaskana miednica, staw biodrowy, obie kostki, wszystkie żebra po lewej stronie dwa razy, goleń i obie ręce. Dwa razy złamałem bark, przedramiona, obie ręce łamałem dwa razy, kość udowa, kręgosłup. Kręgosłup łamałem cztery razy, na szczęście nigdy nie złamałem karku. To zawsze dzieje się wtedy, kiedy się tego najmniej spodziewasz. Ale to wspaniała zabawa. Dwa lata temu Baba próbował przeskoczyć nad 13 samochodami. Nie doleciałem. Zabrakło mi prędkości. Na rampie wylądowało tylko przednie koło. Motocykl odbił się, obrócił w powietrzu, spadł na ziemię do góry kołami. Problem w tym, że ja wciąż na nim siedziałem. Uderzenie dosłownie roztarło mnie na miazgę. Motocykl zmiażdżył mi ramię, jednocześnie wbijając je w bark tak, że kość przebiła się przez skórzaną kurtkę i wysunęła na zewnątrz. Następny skok, tym razem nad 14 samochodami, Baba wykonał pół roku później. Pamiętam, że spadałem coraz szybciej, jakbym leciał z samego księżyca. Pomyślałem, Boże, to będzie bolało. Mam nadzieję, że moje barki to zniosą. W tym momencie grzmotnąłem o ziemię. Twarde lądowanie, ale wciąż jechałem na dwóch kołach. Byłem cały. Coś wam powiem. Jeśli po takim przeżyciu odważylibyście się wsiąść na motocykl, to znaczy, że możecie zacząć skakać. Baba przygotowuje się do skoku na swym potężnym Harley'u. Silnik motocykla osiąga moc 100 koni mechanicznych, co aż nadto wystarcza, by oderwać maszynę od ziemi. W istocie to standardowy motocykl wyścigowy, wzmocniony jedynie ramy, by nie pękła, gdy 180-kilogramowa maszyna uderzy w ziemię przy prędkości 125 km na godzinę. Baba ćwiczy jazdę na tylnym kole. To niebezpieczny wyczyn. Co prawda potrafi to wielu motocyklistów, lecz tylko nieliczni robią to przy prędkości 145 km i stojąc na siodle. Każdy występ trzeba przećwiczyć. Baba sprawdza motocykl, wykonując kilka krótkich skoków. Następnie stopniowo zwiększa dystans, dopasowując doń prędkość wyjściową. Jeśli pojedzie za szybko, rozbije motocykl za rampą. Jeśli zbyt wolno, spadnie na auta. To bardzo stabilny motocykl. Szybko się rozpędza, ładnie wchodzi na rampę i w powietrzu też nie sprawia niespodzianek. Jednak to, co wzleciało, musi kiedyś spaść, a XR750 spada bardzo twardo. Wyobraźcie sobie skok z dachu domu w samych tenisówkach, to potężne uderzenie. Dobry skok możecie złamać na pół na kierownicy. Nadszedł czas pokazu. Baba przygotowuje się do skoku nad 11 ambulansami. Tu nie ma miejsca na błędy. Kupię w tylny hamulec, co sprawia, że motor obraca się do przodu. Jeśli natomiast wybije się za mocno pochylony do przodu, wykonuje coś, co nazywamy paniczną łyżką.
Przekręcam gaz do oporu, tylne koło zaczyna szybko wirować. To powoduje, że tył motocykla opuszcza się niżej. Kiedy wybijesz się prawidłowo, lot przebiega gładko do samego lądowania. Czasem jednak popełniamy błędy, wtedy musimy za nie zapłacić. To ryzykowny sport. Skoki wyglądają przerażająco, lecz dla zawodników to najprzyjemniejszy element wyścigu. Lot, jeśli jest prawidłowy, pozwala na chwilę odprężenia. Wreszcie można odetchnąć. Czas spędzony w powietrzu to jedyne spokojne chwile. Przez sekundę nie musisz tłuc się na wybojach i tarzać w ziemi. Dla nas skoki na tak zwany blat to okazja, by nieco zaszaleć i popisać się przed tłumem. Potem są skoki podwójne. Większość z nich ma długość blatu 15 do 20 metrów. Bardziej emocjonujące są skoki potrójne na odległość 20, 25, nawet 30 metrów. Ostatnio robią się coraz dłuższe. To niebezpieczny sport. Przyspiesza bicie serca, jeży włosy na głowie. Jednak właśnie to jest w nim pociągające. Oczywiście za błędy trzeba płacić, a w motocrossie cena jest bardzo wysoka. Dla niektórych dreszczyk wyścigu krosowego to zbyt mało. Śmiałkowieci rzucają wyzwanie samej przyrodzie, jeżdżą po dzikich, niegościnnych terenach, skaczą z najwyższych wzniesień, jakie uda im się znaleźć. Climbingu. Wyzwanie polega na jak najszybszym dotarciu do szczytu wzgórza. Zawodnicy używają specjalnych maszyn, zdolnych do wspinania się na strome zbocza z prędkością przekraczającą 120 km na godzinę. W 1995 roku Steve Dresser zwyciężył w Narodowych Mistrzostwach w Hill Climbingu. Dziś chciałby odzyskać tytuł. Jego rumak to olbrzymi Harley. Ma silnik o pojemności 750 cm3 i mocy 180 koni mechanicznych. Motocykl mierzy 3 metry długości. Niezwykle długi wahacz zwiększa przyczepność i zabezpiecza maszynę przed stawaniem dęba przy ostrym przyspieszeniu. Na końcu wahacza zamontowano duże, pochodzące z ciężarówki koło, zaopatrzone w zwiększający przyczepność łańcuch. Silnik zasilany jest nitrometanem, spalającym się znacznie szybciej niż benzyna. Dzięki temu moc wzrosła o 40%, zmieniając konwencjonalny silnik w groźną bestię. Straszliwy potencjał nitrometanu należy traktować z szacunkiem. Nitrometan to niebezpieczne paliwo. Wymaga idealnej regulacji silnika. Kąta wyprzedzenia zapłonu, składu mieszanki, wszystko musi być w 100% porządku. Widziałem już tłoki i korbowody wylatujące przez głowicę. Widziałem eksplodujące bloki. Nie trzeba się specjalnie starać, by wysadzić taki motor w powietrze. Steve przyjechał do Marquette w Michigan, by wziąć udział w jednej z rozgrywek mistrzostw. W takich zawodach nie ma jazd próbnych. Zawodnicy muszą jednak obejrzeć trasę, jeśli zamierzają cało i zdrowo dotrzeć do mety. Każda nierówność na stoku może przewrócić motocykl, powodując poważny wypadek. Nadszedł dzień wyścigu. To moja misja. Muszę doprowadzić swój motor do mety tak szybko, jak potrafię. Najlepiej szybciej niż ktokolwiek inny. Czas na rozpoczęcie wspinaczki. Przygotowanie się zajmuje mi 10 sekund. Chwytam za kierownicę, kilka razy daję gazu. Wciskam sprzęgło. Tom wrzuca bieg i ruszam do boju.
Steve pokonał 120-metrowe zbocze w czasie 6,32 sekundy. Średnia prędkość przekroczyła 100 km na godzinę. Następny w kolejce jest kolega z drużyny i rywal Steve'a, James Larch. Im dłużej startuję na tym motorze, tym lepiej się czuję. Samo siedzenie na nim jest emocjonujące. Mimo woli zaczynasz się uśmiechać i czujesz, jak wali ci serce. James pokonał trasę w czasie 6,3 sekundy. To zapewniło mu prowadzenie tuż przed Steve'em. Brakuje mi do Jimmy'ego zaledwie kilkusetnych sekundy. Za długo byłem w powietrzu przy pierwszym skoku. Myślę, że poprawię się w drugiej rundzie. Niektórzy zawodnicy zakładają na koła łańcuchy. Inni korzystają z opon łopatkowych, dobrze trzymających się ziemi. Dobry start jest kluczem do sukcesu. Kiedy kierowca otworzy przepustnicę, maszyna osiąga 100 km w czasie niespełna 3 sekund. Najmniejszy błąd przy wjeździe na nierówność kończy się przewróceniem motocykla. To są szybkie motocykle. Wolałbym nie rozmawiać o kontuzjach. Jak dotąd miałem sporo szczęścia. Prowadzenie takiej maszyny to najwspanialsza rzecz pod słońcem. 6 sekund wspinaczki częstuje mnie taką samą dawką adrenaliny, jak 20 minut motocrossu. Druga runda. Steve pojechał dobrze, lecz nie na tyle, by przejąć prowadzenie. James Larch nie poprawił wyniku. Utrzymał jednak pierwszą pozycję. Skończyliśmy na drugim miejscu. Do prowadzenia zabrakło mi 0,02 sekundy. W obu przejazdach pozwoliłem sobie na zbyt długie skoki. Pojechałem najlepiej jak potrafię i wygrałem. Po to tu przyjechaliśmy. Zajmuję się tym sportem od lat. Już zdarzyło mi się przegrywać o kilka tysięcznych sekundy. Niewiele brakowało, lecz właśnie na tym polegają wyścigi. W Europie hill climbing wygląda nieco inaczej. W zawodach rozgrywanych w austriackich Alpach zwycięża nie ten, kto pojedzie najszybciej, lecz ten, kto dotrze najwyżej. Pada deszcz i rampa jest śliska, jednak skok udaje się znakomicie. Motocykliści zawsze lubili sprawdzać granice możliwości sprzętu. Z biegiem lat jednoślady zmieniły się w najbardziej niesamowite z niesamowitych maszyn. Najszybszymi motocyklami świata są dragstery. Te potężne, brutalne, dwukołowe bestie potrafią w ciągu kilku sekund rozpędzić się do 400 km na godzinę. Maszyny crossowe przystosowane są do jazdy terenowej i długich lotów. Impet lądowania amortyzuje zawieszenie o wyjątkowo długim skoku. Powolne, lecz nie mniej fascynujące motocykle trialowe potrafią pokonać każdą przeszkodę. Wspinają się na wodospady i niemal pionowe skalne skały. Długie motocykle do hill climbingu wspinają się po stromych zboczach, rozpędzając do ponad 120 km na godzinę.
Najszybszymi motocyklami wyścigowymi są maszyny startujące w mistrzostwach Grand Prix w klasie 500 cm sześciennych. Dwusuwowe bolidy osiągają prędkość rzędu 300 km na godzinę. Na rozpędzenie się do setki potrzebują niespełna 3 sekund. W sporcie tym od lat dominowały widlaste silniki czterocylindrowe, potężne, lecz stosunkowo duże i ciężkie. Wyjątkiem od reguły jest maszyna o nazwie Modena SKR-3. To prawdziwa mała rakieta. Zbudowany przez zespół Marlboro Roberts, KR-3 jest rezultatem nowego podejścia do koncepcji motocykla wyścigowego. Jego silnik ma tylko 3 cylindry i jest wyjątkowo lekki. KR-3 nie dorównuje swym rywalom pod względem mocy, lecz jeździ równie szybko. Im większa szybkość, tym większe ryzyko. Konstruktorzy KR-3 starali się je zmniejszyć, poprawiając właściwości jezdne i sterowność motocykla. Czasem jednak żadna techniczna nowinka nie zdoła utrzymać jeźdźca w siodle. Jeśli szukacie motocykla doskonałego, oto coś w sam raz dla Was. Najdroższy jednoślad na świecie. Spółka motocyklowa Titan to miejsce, gdzie marzenia motocyklistów przybierają realne kształty. Narodzone na pustyniach Arizony, motocykle Titan stworzone są do ostrej i długotrwałej jazdy. Budowane ręcznie, od najdrobniejszej śrubki, powstają w tej niewielkiej manufakturze w Phoenix. Każdy motocykl jest pieczołowicie składany przez jednego specjalistę, który odpowiada za jakość maszyny, a nawet zabierają na pierwszą jazdę próbną. Jednak dbałość o detale ma swoją cenę. Gotowy motocykl może kosztować nawet 70 tysięcy funtów. Budujemy motocykle dla bardzo wyrafinowanej i wymagającej klienteli. Większość nabywców miała kiedyś Harley'a Davidsona, jest zaznajomiona z kosztami, jakie pociąga za sobą złożenie zamówienia na zindywidualizowaną wersję Harley'a. Klienci będą akceptować nasze ceny tak długo, jak długo w zamian będą otrzymywać najwyższą jakość. Uważam, że produkujemy najdoskonalsze motocykle na świecie. Titan to marzenie miłośnika klasycznych krążowników. W długiej stalowej ramie zawieszono tradycyjny dwucylindrowy widlasty silnik o pojemności 1500 cm. Oczywiście nabywca może zamówić wersję dopasowaną do własnych upodobań. Specjalne felgi, podnóżki, kierownica, lakier. Firma spełnia wszelkie zachcianki. Za odpowiednią cenę. Niestandardowe malowanie może kosztować ponad 17 tysięcy funtów. Cena nie zraża jednak klientów. Wiedzą, że stoi za nią jakość i portfel zamówień jest pełny.
Najnowocześniejszych motocykli wyścigowych należy szukać nie tylko na torach asfaltowych, lecz także na wyboistych torach ziemnych. Maszyny crossowe torują drogę nowym materiałom, rozwiązaniom i technologiom. Muszą być nowoczesne, by przetrwać. Nazywam się Rodney Smith. W barwach Suzuki sześciokrotnie zwyciężałem na Narodowych Mistrzostwach Offroad. Smith jeździ na jednym z najnowocześniejszych motocykli na świecie. Maszyna zbudowana z aluminium, magnezu, włókien węglowych, tytanu i chromowej stali. Waży niespełna 100 kg, o połowę mniej niż przeciętny motocykl szosowy. Najważniejszym elementem motocykla crossowego jest zawieszenie. Wysokie i wyjątkowo wytrzymałe. Przy lądowaniu przejmuje energię uderzenia, chroniąc przed jego skutkami kierowcę, ramę i silnik. W powietrzu, gdy czuję, że tracę kontrolę nad motocyklem i przednie koło unosi się zbyt wysoko, zwycięzca zdołał wspiąć się na wysokość 143 metrów. Szybkość to jednak nie wszystko. Trial rozgrywa się w znacznie wolniejszym tempie, a mimo to wymaga szaleńczej odwagi i koordynacji linoskoczka. Motocykle do jazdy obserwowanej potrafią wspinać się w górę wodospadów, na stosy pni, a nawet pionowe skalne ściany. Rozgrywane są także zawody halowe. Karkołomne akrobacje na sztucznych przeszkodach. Najszybszymi motocyklami świata są dragstery. Najszybszymi dragsterami są maszyny klasy Top Fuel. Na dystansie 350 metrów potwory te osiągają prędkości przekraczające 320 km na godzinę. Ujarzmienie takiej bestii wymaga nie lada odwagi. Nazywam się Tony Lang, jestem dwukrotnym zwycięzcą mistrzostw Pro Star. Tony Lang jest najszybszym motocyklistą świata. 400-metrowy dystans pokonał w czasie 6,08 sekundy, przecinając linię mety z prędkością 381 km na godzinę. Silnik tego motocykla ma pojemność 1407 cm sześciennych. Zasilany nitrometanem osiąga moc 1100 koni mechanicznych. Dwa razy więcej niż silnik wyścigówki klasy Indy. To jeden z najpotężniejszych jednośladów na świecie. Tony przyjechał do Richmond, by wystartować w organizowanych przez AMA mistrzostwach Pro Star. Jego najgroźniejszym rywalem jest Larry Spiderman McBride. W ubiegłym tygodniu startowaliśmy w Ohio. Tony Lang pokonał mnie w finale. W ten weekend najbardziej dokucza nam gorąco. Będzie to więc prawdziwy wyścig kierowców. Nie wygra ten, kto dysponuje większą mocą, lecz ten, kto lepiej nad nią zapanuje w ten upalny dzień. Pierwszego dnia zawodów. Zawodnicy pokonują po 3 przejazdy, by zapoznać się z torem i zakwalifikować do finału. To najwyższy sprawdzian maszyny i człowieka. Przy prędkości 370 km jeden błąd oznacza pewną śmierć. Motocykl Tony'ego zasilany jest nitrometanem, substancją tak silnie wybuchową, że użycie jej do uruchomienia silnika skończyłoby się eksplozją. Rozruch trzeba przeprowadzać za pomocą benzyny. Tony wyprowadza maszynę na start i rozgrzewa tylną oponę.
Masywne 80-centymetrowe koło wiruje w miejscu. Optymalna temperatura pracy opony to 60 stopni Celsjusza. Operacja ta ma również inny cel. Tor zostaje pokryty warstwą stopionej gumy, co znacznie poprawia przyczepność. Po zmianie świateł Tony otwiera przepustnicę w ciągu niespełna 3 sekund, osiągając 160 km na godzinę. Kiedy przepustnica jest całkowicie otwarta, motocykl zaczyna nieznacznie ściągać w prawo. Wtedy kompensuje to, przenosząc ciężar ciała na lewy podnóżek. W pierwszej fazie wyścigu, mając przednie koło w powietrzu, mogę sterować jedynie wychylając się. Wbrew pozorom, największym wyzwaniem jest wyhamowanie motocykla. Pozbawiona dociążenia tylna opona zamienia się w sflaczały balonik. Dokładnie to przydarzyło się zawodnikowi startującemu w zawodach w Santa. To było ponad 3 lata temu. W drugim przejeździe do niego, tuż po starcie, silnik wypluł szczelkę głowicy, zalewając tor deszczem oleju. Musimy dokonać kilku drobnych regulacji. Chcę zdążyć przed drugą rundą. Drobne regulacje oznaczają kompletny remont silnika w ciągu zaledwie 2 godzin. Pod wieczór zawodnicy przystąpili do trzeciej i ostatniej rundy jazd kwalifikacyjnych. Motocykl Larego McBride'a spisał się dobrze. Czy maszyna Tony'ego dotrzyma mu kroku? Start był znakomity. Przednie koło pozostawało w powietrzu przez 300 metrów, zwiększając efektywność przekazywania mocy na nawierzchnię. To był najszybszy przejazd dnia. Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni. Zakwalifikowaliśmy się na pierwszym miejscu. Jesteśmy gotowi do jutrzejszych finałów. Sądzę, że wyznaczyliśmy sobie kierunek, w którym powinniśmy iść. Przed zespołem jeszcze długa noc. Trzeba przygotować maszynę do finałów. Dzień finałów to czas pojedynków. Maszyna przeciwko maszynie. Motocykle Tony'ego i Larego spisywały się świetnie. Obaj zawodnicy dotarli do finału. Czas na ostateczną rozgrywkę. Kiedy mechanicy dokonują ostatnich przeglądów, Tony i Larry przygotowują się do pojedynku. W wspaniałym starcie Tony wyrywa do przodu z uniesionym przed nim kołem i mija linię mety 30 metrów przed Larrym. Czuję się świetnie. Wczoraj mieliśmy ciężki dzień, lecz wysiłek opłacił się. Tony miał zresztą ułatwione zadanie. W czasie wyścigu obserwowałem maszynę Larrego. Kiedy zobaczyłem unoszący się spod opony dym, wiedziałem, że wygraliśmy. To było wspaniałe. Odkręciłem gaz i przednie koło opadło dopiero po 330 metrach. Wiedziałem, że to będzie dobry przejazd. Jestem zmęczony, ale szczęśliwy. W tym sporcie chodzi tylko o to. Niesamowite maszyny. Sturgis w południowej Dakocie to mekka wszystkich miłośników. Maszyny crossowe torują drogę nowym materiałom, rozwiązaniom i technologiom. Muszą być nowoczesne, by przetrwać. Nazywam się Rodney Smith. W barwach Suzuki 6-krotnie zwyciężałem na Narodowych Mistrzostwach Offroad.
Smith jeździ na jednym z najnowocześniejszych motocykli na świecie. Maszyna zbudowana z aluminium, magnezu, włókien węglowych, tytanu i chromowej stali waży niespełna 100 kg, o połowę mniej niż przeciętny motocykl szosowy. Najważniejszym elementem motocykla crossowego jest zawieszenie. Wysokie i wyjątkowo wytrzymałe. Przy lądowaniu przejmuje energię uderzenia, chroniąc przed jego skutkami kierowcę, ramę i silnik. W powietrzu, gdy czuję, że tracę kontrolę nad motocyklem i przednie koło unosi się zbyt wysoko, zwycięzca zdołał wspiąć się na wysokość 143 metrów. Szybkość to jednak nie wszystko. Trial rozgrywa się w znacznie wolniejszym tempie, a mimo to wymaga szaleńczej odwagi i koordynacji linoskoczka. Motocykle do jazdy obserwowanej potrafią wspinać się w górę wodospadów, na stosy pni, a nawet pionowe skalne ściany. Rozgrywane są także zawody halowe. Karkołomne akrobacje na sztucznych przeszkodach. Najszybszymi motocyklami świata są dragstery. Najszybszymi dragsterami są maszyny klasy Top Fuel. Na dystansie 350 metrów potwory te osiągają prędkości przekraczające 320 km na godzinę. Ujarzmienie takiej bestii wymaga nie lada odwagi. Nazywam się Tony Lang, jestem dwukrotnym zwycięzcą mistrzostw Pro Star. Tony Lang jest najszybszym motocyklistą świata. 400-metrowy dystans pokonał w czasie 6,08 sekundy, przecinając linię mety z prędkością 381 km. Maszyny crossowe torują drogę nowym materiałom, rozwiązaniom i technologiom. Muszą być nowoczesne, by przetrwać. Nazywam się Rodney Smith. W barwach Suzuki sześciokrotnie zwyciężałem na Narodowych Mistrzostwach Offroad. Smith jeździ na jednym z najnowocześniejszych motocykli na świecie. Maszyna zbudowana z aluminium, magnezu, włókien węglowych, tytanu i chromowej stali waży niespełna 100 kg, o połowę mniej niż przeciętny motocykl szosowy. Najważniejszym elementem motocykla crossowego jest zawieszenie. Wysokie i wyjątkowo wytrzymałe. Przy lądowaniu przejmuje energię uderzenia, chroniąc przed jego skutkami kierowcę, ramę i silnik. W powietrzu, gdy czuję, że tracę kontrolę nad motocyklem i przednie koło unosi się zbyt wysoko, zwycięzca zdołał wspiąć się na wysokość 143 metrów. Szybkość to jednak nie wszystko. Trial rozgrywa się w znacznie wolniejszym tempie, a mimo to wymaga szaleńczej odwagi i koordynacji linoskoczka. Motocykle do jazdy obserwowanej potrafią wspinać się w górę wodospadów, na stosy pni, a nawet pionowe skalne ściany. Rozgrywane są także zawody halowe. Karkołomne akrobacje na sztucznych przeszkodach.
najszybszymi motocyklami świata są dragstery. Najszybszymi dragsterami są maszyny klasy Top Fuel. Na dystansie 350 metrów potwory te osiągają prędkości przekraczające 320 km na godzinę. Ujarzmienie takiej bestii wymaga nie lada odwagi. Nazywam się Tony Lang, jestem dwukrotnym zwycięzcą mistrzostw Pro Star. Tony Lang jest najszybszym motocyklistą świata. 400-metrowy dystans pokonał w czasie 6,08 sekundy, przecinając linię mety z prędkością 381 km na godzinę. Pete McCallen objął prowadzenie i utrzymał je do końca wyścigu. Dystans 360 km pokonał ze średnią prędkością 190 km na godzinę, zwyciężając w TT po raz trzeci z rzędu. Jestem bardzo zadowolony. Ludzie z Hondy zainwestowali we mnie wiele pieniędzy i wysiłku. Cieszę się, że mogłem im się odwdzięczyć. Oto Apache Warrior, najnowocześniejszy motocykl świata. Nazywam się Glenn Lavins. A ja jestem Ken Lavins. Zajmujemy się projektowaniem motocykli. Nazywany Harleyem na sterydach, Warrior jest motocyklem XXI wieku. Przyszłość miesza się w nim z motywami retro. Śmiałe rozwiązania konstrukcyjne połączono z wypróbowanym dwucylindrowym silnikiem widlastym w klasycznym układzie wzdłużnym. Powszechnie uważa się, że każdy motocykl z dwucylindrowym silnikiem widlastym jest staromodny. Zwłaszcza o amerykańskich Harleyach mówi się, że są w stylu lat 30. lub 50. Jako konstruktorzy uznaliśmy za absurd pogląd, jakoby Amerykanie nie potrafili wymyślić nic futurystycznego. Dlatego wzięliśmy klasyczny silnik i obudowaliśmy go futurystycznym nadwoziem. Apache Warrior jest na wskroś nowoczesny. Silnik zawieszono na specjalnych amortyzatorach, by kierowca nie czuł żadnych wibracji. Zawieszenie kół jest prawdziwym mechanicznym arcydziełem. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań nie ma tutaj sprężyn. Ich funkcje przejęły pneumatyczne pęcherze. Motocykl można dopasować do swej wagi, wzrostu i ulubionej pozycji za kierownicą. Pneumatyczne aktywne zawieszenie zabezpiecza również przed tak zwanym nurkowaniem przy ostrym hamowaniu. Każdy konstruktor marzy o zbudowaniu czegoś takiego. Apache jest prawdziwy i można na nim pojeździć. Motocykl jest znacznie lżejszy od przeciętnego Harleya. Potężny silnik potrafi rozpędzić go do 200 km na godzinę. Jazda nim przypomina prowadzenie pojazdu kosmicznego lub nowoczesnego myśliwca. To potężna maszyna. Czujesz się na niej jak... Potem są skoki podwójne. Większość z nich ma długość blatu. 15 do 20 metrów. Bardziej emocjonujące są skoki potrójne na odległość 20, 25, nawet 30 metrów. Ostatnio robią się coraz dłuższe. To niebezpieczny sport. Przyspiesza bicie serca, jeży włosy na głowie. Jednak właśnie to jest w nim pociągające. Oczywiście za błędy trzeba płacić, a w motocrossie cena jest bardzo wysoka. Dla niektórych dreszczyk wyścigu krosowego to zbyt mało. Śmiałkowie ci rzucają wyzwanie samej przyrodzie, jeżdżą po dzikich, niegościnnych terenach, skaczą z najwyższych wzniesień, jakie uda im się znaleźć.
Hill Climbingu. Wyzwanie polega na jak najszybszym dotarciu do szczytu wzgórza. Zawodnicy używają specjalnych maszyn, zdolnych do wspinania się na strome zbocza z prędkością przekraczającą 120 km na godzinę. W 1995 roku Steve Dresser zwyciężył w Narodowych Mistrzostwach w Hill Climbingu. Dziś chciałby odzyskać tytuł. Jego rumak to olbrzymi Harley. Ma silnik o pojemności 750 cm3 i mocy 180 koni mechanicznych. Motocykl mierzy 3 metry długości. Niezwykle długi wahacz zwiększa przyczepność i zabezpiecza maszynę przed stawaniem dęba przy ostrym przyspieszeniu. Na końcu wahacza zamontowano duże, pochodzące z ciężarówki koło, zaopatrzone w zwiększający przyczepność łańcuch. Silnik zasilany jest nitrometanem, spalającym się znacznie szybciej niż benzyna. Dzięki temu moc wzrosła o 40%, zmieniając konwencjonalny silnik w groźną bestię. Straszliwy potencjał nitrometanu należy traktować z szacunkiem. Nitrometan to niebezpieczne paliwo. Wymaga idealnej regulacji silnika. Do jazdy obserwowanej potrafią wspinać się w górę wodospadów, na stosy pni, a nawet pionowe skalne ściany. Rozgrywane są także zawody halowe. Karkołomne akrobacje na sztucznych przeszkodach. Najszybszymi motocyklami świata są dragstery. Najszybszymi dragsterami są maszyny klasy Top Fuel. Na dystansie 350 metrów potwory te osiągają prędkości przekraczające 320 km na godzinę. Ujarzmienie takiej bestii wymaga nie lada odwagi. Nazywam się Tony Lang, jestem dwukrotnym zwycięzcą mistrzostw Pro Star. Tony Lang jest najszybszym motocyklistą świata. 400-metrowy dystans pokonał w czasie 6,08 sekundy, przecinając linię mety z prędkością 381 km na godzinę. Silnik tego motocykla ma pojemność 1407 cm3. Zasilany nitrometanem osiąga moc 1100 koni mechanicznych. Dwa razy więcej niż silnik wyścigówki klasy Indy. To jeden z najpotężniejszych jednośladów na świecie. Tony przyjechał do Richmond, by wystartować w organizowanych przez AMA Mistrzostwach Pro Star. Jego najgroźniejszym rywalem jest Larry Spiderman McBride. W ubiegłym tygodniu startowaliśmy w Ohio. Tony Lang pokonał mnie w finale. W ten weekend najbardziej dokucza nam gorąco. Będzie to więc prawdziwy wyścig kierowców. Nie wygra ten, kto dysponuje większą mocą, lecz ten, kto lepiej nad nią zapanuje w ten upalny dzień. Pierwszego dnia zawodów. Zawodnicy pokonują po 3 przejazdy, by zapoznać się z torem i zakwalifikować do finału. To najwyższy sprawdzian maszyny i człowieka. Przy prędkości 370 km jeden błąd oznacza pewną śmierć. Motocykl Tony'ego zasilany jest nitrometanem, substancją tak silnie wybuchową, że użycie jej do uruchomienia silnika skończyłoby się eksplozją. Rozruch trzeba przeprowadzać za pomocą benzyny. Tony wyprowadza maszynę na start i rozgrzewa tylną oponę. W sporcie tym od lat dominowały widlaste silniki czterocylindrowe, potężne, lecz stosunkowo duże i ciężkie. Wyjątkiem od reguły jest maszyna o nazwie Modena SKR3. To prawdziwa mała rakieta.
Zbudowany przez zespół Marlboro Roberts, KR3 jest rezultatem nowego podejścia do koncepcji motocykla wyścigowego. Jego silnik ma tylko 3 cylindry i jest wyjątkowo lekki. KR3 nie dorównuje swym rywalom pod względem mocy, lecz jeździ równie szybko. Im większa szybkość, tym większe ryzyko. Konstruktorzy KR3 starali się je zmniejszyć, poprawiając właściwości jezdne i sterowność motocykla. Czasem jednak żadna techniczna nowinka nie zdoła utrzymać jeźdźca w siodle. Jeśli szukacie motocykla doskonałego, oto coś w sam raz dla Was. Najdroższy jednoślad na świecie. Spółka motocyklowa Titan to miejsce, gdzie marzenia motocyklistów przybierają realne kształty. Narodzone na pustyniach Arizony, motocykle Titan stworzone są do ostrej i długotrwałej jazdy. Budowane ręcznie od najdrobniejszej śrubki powstają w tej niewielkiej manufakturze w Phoenix. Każdy motocykl jest pieczołowicie składany przez jednego specjalistę, który odpowiada za jakość maszyny, a nawet zabierają na pierwszą jazdę próbną. Jednak dbałość o detale ma swoją cenę. Gotowy motocykl może kosztować nawet 70 tysięcy funtów. Budujemy motocykle dla bardzo wyrafinowanej i wymagającej klienteli. Większość nabywców miała kiedyś Harley'a Davidsona, jest zaznajomiona z kosztami, jakie pociąga za sobą złożenie zamówienia na zindywidualizowaną wersję Harley'a. Klienci będą akceptować nasze ceny tak długo, jak... Nie zraża to śmiałków, którzy co roku tłumnie ściągają na wyspę, by poddać się tej najcięższej z prób. Pierwszym wyścigiem zawodów są zmagania w prestiżowej klasie Formuła 1. Faworytem jest startujący dla Hondy Philip McCallen z Irlandii Północnej. McCallen wygrywa już od 2 lat. Niełatwo jest wygrać TT. Jeśli nie jesteś całkowicie skoncentrowany, prawie na pewno wypadniesz z trasy. Jeśli nie jesteś w szczytowej formie, nie starczy ci sił, by dotrwać do ostatniego krążenia. Najgroźniejszym rywalem Philipa jest Joey Dunlop. Joey zwyciężył 21 razy w rozmaitych klasach, co czyni go niekwestionowanym królem TT. W tak wymagającym wyścigu nic nie pozostawia się przypadkowi. Kluczem do sukcesu są jazdy treningowe. To jedyna szansa, by sprawdzić maszynę na niebezpiecznym torze. Motocykle muszą być szybkie, ale i wytrzymałe, by znieść obciążenia nakładane na nie przez tutejsze drogi. Przy rozwijanych przez nie prędkościach każdy garb na asfalcie wydaje się być górą. Zawieszenie musi być sztywne, by zapewnić maszynie... szybkie, potężne, oszałamiające. Stworzone do podejmowania wyzwań. Niesamowite maszyny. Motocyklowa mania. Ivel Knievel jest słynnym motocyklistą kaskaderem. Swymi nieprawdopodobnymi wyczynami zadziwia fanów już od kilkudziesięciu lat. Pierwszy skok wykonałem na Nortonie Commando 750. Przeskoczyłem wtedy nad jedną półciężarówką.
Mój Boże, dla mnie to był lot nad przepaścią. Zawsze uważałem, że istnieją dwie rzeczy, które powstrzymują ludzi od robienia takich rzeczy. Strach i ta przepaść pod tobą. Może jeszcze śmierć. Wielu śmiałków próbowało naśladować jego wyczyny. Udało się tylko jednemu. Witam wszystkich, nazywam się Baba Blackwell. Skaczę na motocyklach Harley Davidson. Kiedy odrywasz się od rampy, masz wrażenie, że czas staje w miejscu. Jesteś tylko ty i powietrze. Nic innego się nie dzieje. Jednak nie podziwiasz wtedy krajobrazu. Nie rozglądasz się, wołając rany, co za widok. Czono z wypróbowanym dwucylindrowym silnikiem widlastym w klasycznym układzie wzdłużnym. Powszechnie uważa się, że każdy motocykl z dwucylindrowym silnikiem widlastym jest staromodny. Zwłaszcza o amerykańskich Harleyach mówi się, że są w stylu lat 30. lub 50. Jako konstruktorzy uznaliśmy za absurd pogląd, jakoby Amerykanie nie potrafili wymyślić nic futurystycznego. Dlatego wzięliśmy klasyczny silnik i obudowaliśmy go futurystycznym nadwoziem. Apache Warrior jest na wskroś nowoczesny. Silnik zawieszono na specjalnych amortyzatorach, by kierowca nie czuł żadnych wibracji. Zawieszenie kół jest prawdziwym mechanicznym arcydziełem. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań nie ma tutaj sprężyn. Ich funkcje przejęły pneumatyczne pęcherze. Motocykl można dopasować do swej wagi, wzrostu i ulubionej pozycji za kierownicą. Pneumatyczne aktywne zawieszenie zabezpiecza również przed tak zwanym nurkowaniem przy ostrym hamowaniu. Każdy konstruktor marzy o zbudowaniu czegoś takiego. Apache jest prawdziwy i można na nim pojeździć. Motocykl jest znacznie lżejszy od przeciętnego Harley'a. Potężny silnik potrafi rozpędzić go do 200 km na godzinę. Jazda nim przypomina prowadzenie pojazdu kosmicznego lub nowoczesnego myśliwca. To potężna maszyna. Czujesz się na niej jak król szos. Właśnie to podoba mi się w niej najbardziej. Nie chcieliśmy, by Apache był pozbawionym ikry, przyjaznym dla środowiska motocyklem dla mas. Cały jego urok polega na tym, że siedząc na nim wiesz, że jedziesz ku przyszłości i nic nie może cię zatrzymać. Przyszłość zawsze mnie fascynowała, a Apache jest moim sposobem na wyrwanie się z teraźniejszości. W ciągu ostatnich 100 lat motocykle przebyły długą drogę. Będą rozwijać się tak długo, jak długo nie zaniknie nasze dążenie do budowania coraz szybszych i potężniejszych maszyn. Torują drogę nowym materiałom, rozwiązaniom i technologiom. Muszą być nowoczesne, by przetrwać. Nazywam się Rodney Smith. W barwach Suzuki sześciokrotnie zwyciężałem na Narodowych Mistrzostwach Offroad. Smith jeździ na jednym z najnowocześniejszych motocykli na świecie. Maszyna zbudowana z aluminium, magnezu, włókien węglowych, tytanu i chromowej stali. Waży niespełna 100 kg, o połowę mniej niż przeciętny motocykl szosowy. Najważniejszym elementem motocykla crossowego jest zawieszenie. Wysokie i wyjątkowo wytrzymałe. Przy lądowaniu przejmuje energię uderzenia, chroniąc przed jego skutkami kierowcę, ramę i silnik. W powietrzu, gdy czuję, że tracę kontrolę nad motocyklem i przednie koło unosi się zbyt wysoko, kopię w tylny hamulec, co sprawia, że motor obraca się do przodu. Jeśli natomiast wybije się za mocno pochylony do przodu, wykonuje coś, co nazywamy paniczną łyżką.
Przekręcam gaz do oporu, tylne koło zaczyna szybko wirować. To powoduje, że tył motocykla opuszcza się niżej. Kiedy wybijesz się prawidłowo, lot przebiega gładko do samego lądowania. Czasem jednak popełniamy błędy, wtedy musimy za nie zapłacić. To ryzykowny sport. Skoki wyglądają przerażająco, lecz dla zawodników to najprzyjemniejszy element wyścigu. Lot, jeśli jest prawidłowy, pozwala na chwilę odprężenia. Wreszcie można odetchnąć. Czas spędzony w powietrzu to jedyne spokojne chwile. Przez sekundę nie musisz tłuc się na wybojach i tarzać w ziemi. Dla nas skoki na tak zwany blat to okazja, by nieco zaszaleć i popisać się przed tłumem. Potem są skoki podwójne. Większość z nich ma długość blatu 15 do 20 metrów. Bardziej emocjonujące są skoki potrójne na odległość 20, 25, nawet 30 metrów. Ostatnio robią się coraz dłuższe. To niebezpieczny sport. Przyspiesza bicie serca, jeży włosy na głowie. Jednak właśnie to jest w nim pociągające. Oczywiście za błędy trzeba płacić, a w motocrossie cena jest bardzo wysoka. Szczelkę głowicy, zalewając tor deszczem oleju. Musimy dokonać kilku drobnych regulacji. Chcę zdążyć przed drugą rundą. Drobne regulacje oznaczają kompletny remont silnika w ciągu zaledwie 2 godzin. Pod wieczór zawodnicy przystąpili do trzeciej i ostatniej rundy jazd kwalifikacyjnych. Motocykl Larry'ego McBride'a spisał się dobrze. Czy maszyna do niego dotrzyma mu kroku? Start był znakomity. Przednie koło pozostawało w powietrzu przez 300 metrów, zwiększając efektywność przekazywania mocy na nawierzchnię. To był najszybszy przejazd dnia. Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni. Zakwalifikowaliśmy się na pierwszym miejscu. Jesteśmy gotowi do jutrzejszych finałów. Sądzę, że wyznaczyliśmy sobie kierunek, w którym powinniśmy iść. Przed zespołem jeszcze długa noc. Trzeba przygotować maszynę do finałów. Dzień finałów to czas pojedynków. Maszyna przeciwko maszynie. Motocykle Tony'ego i Larry'ego spisywały się świetnie. Obaj zawodnicy dotarli do finału. Czas na ostateczną rozgrywkę. Kiedy mechanicy dokonują ostatnich przeglądów, Tony i Larry przygotowują się do pojedynku. Po wspaniałym starcie Tony wyrywa do przodu z uniesionym przed nim kołem i mija linię mety 30 metrów przed Larrym. Czuję się świetnie. Wczoraj mieliśmy ciężki dzień, lecz wysiłek opłacił się. Tony miał zresztą ułatwione zadanie. W czasie wyścigu obserwowałem maszynę Larry'ego. Kiedy zobaczyłem unoszący się spod opony dym, wiedziałem, że wygraliśmy. Cykla ma pojemność 1407 cm sześciennych. Zasilany nitrometanem osiąga moc 1100 koni mechanicznych. 2 razy więcej niż silnik wyścigówki klasy Indy. To jeden z najpotężniejszych jednośladów na świecie.
Tony przyjechał do Richmond, by wystartować w organizowanych przez AMA mistrzostwach ProStar. Jego najgroźniejszym rywalem jest Larry Spiderman McBride. W ubiegłym tygodniu startowaliśmy w Ohio. Tony Lang pokonał mnie w finale. W ten weekend najbardziej dokucza nam gorąco. Będzie to więc prawdziwy wyścig kierowców. Nie wygra ten, kto dysponuje większą mocą, lecz ten, kto lepiej nad nią zapanuje w ten upalny dzień. Pierwszego dnia zawodów. Zawodnicy pokonują po 3 przejazdy, by zapoznać się z torem i zakwalifikować do finału. To najwyższy sprawdzian maszyny i człowieka. Przy prędkości 370 km jeden błąd oznacza pewną śmierć. Motocykl Tony'ego zasilany jest nitrometanem, substancją tak silnie wybuchową, że użycie jej do uruchomienia silnika skończyłoby się eksplozją. Rozruch trzeba przeprowadzać za pomocą benzyny. Tony wyprowadza maszynę na start i rozgrzewa tylną oponę. Masywne 80-centymetrowe koło wiruje w miejscu. Optymalna temperatura pracy opony to 60 stopni Celsjusza. Operacja ta ma również inny cel. Tor zostaje pokryty warstwą stopionej gumy, co znacznie poprawia przyczepność. Po zmianie świateł Tony otwiera przepustnicę w ciągu niespełna 3 sekund, osiągając 160 km na godzinę. Kiedy przepustnica jest całkowicie otwarta, motocykl zaczyna nieznacznie ściągać w prawo. Wtedy kompensuje to, przenosząc ciężar ciała na lewy podnóżek. W pierwszej fazie wyścigu, mając przednie koło w powietrzu, mogę sterować jedynie wychylając się. Wbrew pozorom, największym wyzwaniem jest wyhamowanie motocykla. Pozbawiona dociążenia tylna opona zamienia się w sflaczały balonik. Dokładnie to przydarzyło się zawodnikowi startującemu w zawodach w Santa. To było ponad 3 lata temu. W drugim przejeździe do niego, tuż po starcie, silnik wypluł szczelkę głowicy, zalewając tor deszczem oleju. Konstruktor popełnił błąd. Czekałem na tę chwilę 7 lat tylko po to, by narazić się na śmierć z powodu przedwcześnie wypuszczonego spadochronu. Kiedy wcisnąłem włącznik zapłonu, przyspieszenie było tak gwałtowne, że przyczepiona do rakiety obudowa spadochronu rozleciała się na kawałki. A ja na kilka chwil straciłem wzrok. Przy tak olbrzymich przeciążeniach blackout to normalne zjawisko. Krew zaczyna ważyć tyle, że odpływa z mózgu w dolne partie ciała. Kiedy otworzył się spadochron, przeciążenie zmieniło kierunek i blackout zamienił się w redout. Przed oczami zrobiło mi się czerwono, z ust, nosa, uszu chlusnęła krew. Wbrew pozorom nic nie stało się strasznego. To był tylko redout. Kariera bohatera Ameryki jest najkrótszą z możliwych, możecie mi wierzyć. Życie traci się w ułamku sekundy. Jeden drobny błąd wystarczy, by nie pozostał po tobie nawet ślad. Ivel i Baba mają ze sobą wiele wspólnego. Obaj mogą pochwalić się długą listą urazów. Dwa razy złamałem obojczyk, strzaskana miednica, staw biodrowy, obie kostki, wszystkie żebra po lewej stronie dwa razy, goleń i obie ręce. Dwa razy złamałem bark, przedramiona, obie ręce łamałem dwa razy, kość udowa, kręgosłup, kręgosłup łamałem 4 razy. Na szczęście nigdy nie złamałem karku. To zawsze dzieje się wtedy, kiedy się tego najmniej spodziewasz. Ale to wspaniała zabawa. 2 lata temu Baba próbował przeskoczyć nad 13 samochodami. Nie doleciałem. Zabrakło mi prędkości. Na rampie wylądowało tylko przednie koło. Motocykl odbił się, obrócił w powietrzu, spadł na ziemię do góry kołami. Problem w tym, że ja wciąż na nim siedziałem. Uderzenie dosłownie roztarło mnie na miazgę. Motocykl zmiażdżył mi ramię, jednocześnie wbijając je w bark tak, że kość przebiła się przez skórzaną kurtkę i wysunęła na zewnątrz.
Następny skok, tym razem nad 14 samochodami, Baba wykonał pół roku później. Pamiętam, że spadałem coraz szybciej, jakbym leciał z samego Księżyca. Pomyślałem, Boże, to będzie bolało. Mam nadzieję, że moje barki to zniosą. W tym momencie grzmotnąłem o ziemię. Twarde lądowanie, ale wciąż jechałem na dwóch kołach. Byłem cały. Coś wam powiem. Jeśli po takim przeżyciu odważylibyście się wsiąść na motocykl, to znaczy, że możecie zacząć skakać. Baba przygotowuje się do skoku na swym potężnym Harley'u. Silnik motocykla osiąga moc 100 koni mechanicznych. Cało w powietrzu mogę sterować jedynie wychylając się. Wbrew pozorom, największym wyzwaniem jest wyhamowanie motocykla. Pozbawiona dosiężenia tylna opona zamienia się w sflaczały balonik. Dokładnie to przydarzyło się zawodnikowi startującemu w zawodach w Santa. To było ponad 3 lata temu. W drugim przejeździe do niego, tuż po starcie, silnik wypluł szczelkę głowicy, zalewając tor deszczem oleju. Musimy dokonać kilku drobnych regulacji. Chcę zdążyć przed drugą rundą. Drobne regulacje oznaczają kompletny remont silnika w ciągu zaledwie 2 godzin. Pod wieczór zawodnicy przystąpili do 3. i ostatniej rundy jazd kwalifikacyjnych. Motocykl Larry'ego McBride'a spisał się dobrze. Czy maszyna Tony'ego dotrzyma mu kroku? Start był znakomity. Przednie koło pozostawało w powietrzu przez 300 metrów, zwiększając efektywność przekazywania mocy na nawierzchnię. To był najszybszy przejazd dnia. Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni. Zakwalifikowaliśmy się na pierwszym miejscu. Jesteśmy gotowi do jutrzejszych finałów. Sądzę, że wyznaczyliśmy sobie kierunek, w którym powinniśmy iść. Przed zespołem jeszcze długa noc. Trzeba przygotować maszynę do finałów. Dzień finałów to czas pojedynków. Maszyna przeciwko maszynie. Motocykle Tony'ego i Larry'ego spisywały się świetnie. Obaj zawodnicy dotarli do finału. Czas na ostateczną rozgrywkę. Kiedy mechanicy dokonują ostatnich przeglądów, Tony i Larry przygotowują się do pojedynku. W wspaniałym starcie Tony wyrywa do przodu z uniesieniem. Start był znakomity. Przednie koło pozostawało w powietrzu przez 300 metrów, zwiększając efektywność przekazywania mocy na nawierzchnię. To był najszybszy przejazd dnia. Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni. Zakwalifikowaliśmy się na pierwszym miejscu. Jesteśmy gotowi do jutrzejszych finałów. Sądzę, że wyznaczyliśmy sobie kierunek, w którym powinniśmy iść. Przed zespołem jeszcze długa noc. Trzeba przygotować maszynę do finałów. Dzień finałów to czas pojedynków. Maszyna przeciwko maszynie. Motocykle Tony'ego i Larry'ego spisywały się świetnie. Obaj zawodnicy dotarli do finału. Czas na ostateczną rozgrywkę. Kiedy mechanicy dokonują ostatnich przeglądów, Tony i Larry przygotowują się do pojedynku.
Po wspaniałym starcie Tony wyrywa do przodu z uniesionym przed nim kołem i mija linię mety 30 metrów przed Larrym. Czuję się świetnie. Wczoraj mieliśmy ciężki dzień, lecz wysiłek opłacił się. Tony miał zresztą ułatwione zadanie. W czasie wyścigu obserwowałem maszynę Larrego. Kiedy zobaczyłem unoszący się spod opony dym, wiedziałem, że wygraliśmy. To było wspaniałe. Odkręciłem gaz i przednie koło opadło dopiero po 330 metrach. Wiedziałem, że to będzie dobry przejazd. Jestem zmęczony, ale szczęśliwy. W tym sporcie chodzi tylko o to. Niesamowite maszyny. Sturgis w południowej Dakocie to mekka wszystkich miłośników marki Harley-Davidson. 200 tysięcy harlejowców z całego świata przybyło tu, by pokazać maszyny i uczcić 95. rocznicę powstania firmy. Można tu znaleźć przeróbki Harleyów, trójkołowce oraz entuzjastów, którzy najchętniej cały dzień spędzaliby w siodle. Dzień finałów. To czas pojedynków. Maszyna przeciwko maszynie. Motocykle Tony'ego i Larrego spisywały się świetnie. Obaj zawodnicy dotarli do finału. Czas na ostateczną rozgrywkę. Kiedy mechanicy dokonują ostatnich przeglądów, Tony i Larry przygotowują się do pojedynku. Po wspaniałym starcie Tony wyrywa do przodu z uniesionym przed nim kołem i mija linię mety 30 metrów przed Larrym. Czuję się świetnie. Wczoraj mieliśmy ciężki dzień, lecz wysiłek opłacił się. Tony miał zresztą ułatwione zadanie. W czasie wyścigu obserwowałem maszynę Larrego. Kiedy zobaczyłem unoszący się spod opony dym, wiedziałem, że wygraliśmy. To było wspaniałe. Odkręciłem gaz i przednie koło opadło dopiero po 330 metrach. Wiedziałem, że to będzie dobry przejazd. Jestem zmęczony, ale szczęśliwy. W tym sporcie chodzi tylko o to. Niesamowite maszyny. Sturgis w południowej Dakocie to mekka wszystkich miłośników marki Harley-Davidson. 200 tysięcy harlejowców z całego świata przybyło tu, by pokazać maszyny i uczcić 95. rocznicę powstania firmy. Można tu znaleźć przeróbki harlejów, trójkołowce oraz entuzjastów, którzy najchętniej cały dzień spędzaliby w siodle. Jest jednak coś, do czego Harley się nie nadaje. Jazda po pionowej ścianie. Nazywam się Graham Cripsey. Jeżdżę na ścianie śmierci. Cripsey spędził całe lata na doskonaleniu swego karkołomnego pokazu. Startowaliśmy w Ohio. Tony Lang pokonał mnie w finale. W ten weekend najbardziej dokucza nam gorąco. Będzie to więc prawdziwy wyścig kierowców. Nie wygra ten, kto dysponuje większą mocą, lecz ten, kto lepiej nad nią zapanuje w ten upalny dzień. Pierwszego dnia zawodów. Zawodnicy pokonują po 3 przejazdy, by zapoznać się z torem i zakwalifikować do finału. To najwyższy sprawdzian maszyny i człowieka. Przy prędkości 370 km jeden błąd oznacza pewną śmierć.
Motocykl Toniego zasilany jest nitrometanem, substancją tak silnie wybuchową, że użycie jej do uruchomienia silnika skończyłoby się eksplozją. Rozruch trzeba przeprowadzać za pomocą benzyny. Tony wyprowadza maszynę na start i rozgrzewa tylną oponę. Masywne 80-centymetrowe koło wiruje w miejscu. Optymalna temperatura pracy opony to 60 stopni Celsjusza. Operacja ta ma również inny cel. Tor zostaje pokryty warstwą stopionej gumy, co znacznie poprawia przyczepność. Po zmianie świateł Tony otwiera przepustnicę w ciągu niespełna 3 sekund, osiągając 160 km na godzinę. Kiedy przepustnica jest całkowicie otwarta, motocykl zaczyna nieznacznie ściągać w prawo. Wtedy kompensuje to, przenosząc ciężar ciała na lewy podnóżek. W pierwszej fazie wyścigu, mając przednie koło w powietrzu, mogę sterować jedynie wychylając się. Wbrew pozorom, największym wyzwaniem jest wyhamowanie motocykla. Pozbawiona dociążenia tylna opona zamienia się w sflaczały balonik. Dokładnie to przydarzyło się zawodnikowi startującemu w zawodach w Santa. To było ponad 3 lata temu. W drugim przejeździe do niego, tuż po starcie, silnik wypluł szczelkę głowicy, zalewając tor deszczem oleju. Musimy dokonać kilku drobnych regulacji. Chcę zdążyć przed drugą rundą. Drobne regulacje oznaczają kompletny remont silnika w ciągu zaledwie 2 godzin. Pod wieczór zawodnicy przystąpili do 3. i ostatniej rundy jazd kwalifikacyjnych. Motocykl Larego McBride'a spisał się dobrze. Czy maszyna to niego 30 metrów przed Larym? Czuję się świetnie. Wczoraj mieliśmy ciężki dzień, lecz wysiłek opłacił się. Tony miał zresztą ułatwione zadanie. W czasie wyścigu obserwowałem maszynę Larego. Kiedy zobaczyłem unoszący się spod opony dym, wiedziałem, że wygraliśmy. To było wspaniałe. Odkręciłem gaz i przednie koło opadło dopiero po 330 metrach. Wiedziałem, że to będzie dobry przejazd. Jestem zmęczony, ale szczęśliwy. W tym sporcie chodzi tylko o to. Niesamowite maszyny. Sturgis w południowej Dakocie to mekka wszystkich miłośników marki Harley-Davidson. 200 tysięcy harlejowców z całego świata przybyło tu, by pokazać maszyny i uczcić 95. rocznicę powstania firmy. Można tu znaleźć przeróbki Harleyów, trójkołowce oraz entuzjastów, którzy najchętniej cały dzień spędzaliby w siodle. Jest jednak coś, do czego Harley się nie nadaje. Jazda po pionowej ścianie. Nazywam się Graham Cripsey. Jeżdżę na ścianie śmierci. Cripsey spędził całe lata na doskonaleniu swego karkołomnego pokazu. Graham nie korzysta z nowoczesnego pojazdu. Powierza swe życie 60-letniemu motocyklowi Indian. Maszyna jest niezawodna, sztywne tylne zawieszenie zapewnia jej stabilność i brak skłonności do wężykowania. Najpierw na kręgu o średnicy 11 metrów rozpędza się do 50 km na godzinę. Następnie chwila prawdy. Motocykl wjeżdża na ścianę. Motocykl trzyma się ściany dzięki sile odśrodkowej. W czasie pokazu Graham znosi przeciążenie dwukrotnie przekraczające wartość przyspieszenia ziemskiego. Oznacza to, że jego ciało waży 2 razy więcej niż normalnie.
Ponadto musi walczyć z zawrotami głowy, wywołanymi bezustannym kręceniem się w kółko. Zdarza się, że grawitacja zwycięża. Złamałem rękę, mostek oraz nogę, w którą wkręcono mi 26 śrubek i umocniono dwiema metalowymi płytkami. Zadziwianie publiczności jest... Pierwszego dnia zawodów. Zawodnicy pokonują po 3 przejazdy, by zapoznać się z torem i zakwalifikować do finału. To najwyższy sprawdzian maszyny i człowieka. Przy prędkości 370 km jeden błąd oznacza pewną śmierć. Motocykl Tony'ego zasilany jest nitrometanem, substancją tak silnie wybuchową, że użycie jej do uruchomienia silnika skończyłoby się eksplozją. Rozruch trzeba przeprowadzać za pomocą benzyny. Tony wyprowadza maszynę na start i rozgrzewa tylną oponę. Masywne 80-centymetrowe koło wiruje w miejscu. Optymalna temperatura pracy opony to 60 stopni Celsjusza. Operacja ta ma również inny cel. Tor zostaje pokryty warstwą stopionej gumy, co znacznie poprawia przyczepność. Po zmianie świateł Tony otwiera przepustnicę w ciągu niespełna 3 sekund, osiągając 160 km na godzinę. Kiedy przepustnica jest całkowicie otwarta, motocykl zaczyna nieznacznie ściągać w prawo. Wtedy kompensuje to, przenosząc ciężar ciała na lewy podnóżek. W pierwszej fazie wyścigu, mając przednie koło w powietrzu, mogę sterować jedynie wychylając się. Wbrew pozorom, największym wyzwaniem jest wyhamowanie motocykla. Pozbawiona dociążenia tylna opona zamienia się w sflaczały balonik. Dokładnie to przydarzyło się zawodnikowi startującemu w zawodach w Santa. To było ponad 3 lata temu. W drugim przejeździe do niego, tuż po starcie, silnik wypluł szczelkę głowicy, zalewając tor deszczem oleju. Musimy dokonać kilku drobnych regulacji. Chcę zdążyć przed drugą rundą. Drobne regulacje oznaczają kompletny remont silnika w ciągu zaledwie 2 godzin. Pod wieczór zawodnicy przystąpili do trzeciej i ostatniej rundy jazd kwalifikacyjnych. Motocykl Larego McBride'a spisał się dobrze. Czy maszyna Tony'ego dotrzyma mu kroku? Start był znakomity. Przednie koło pozostawało w powietrzu przez 300 metrów, zwiększając efektywność przekazywania mocy na nawierzchnię. To był najszybszy. Climbingu. Wyzwanie polega na jak najszybszym dotarciu do szczytu wzgórza. Zawodnicy używają specjalnych maszyn, zdolnych do wspinania się na strome zbocza z prędkością przekraczającą 120 km na godzinę. W 1995 roku Steve Dresser zwyciężył w Narodowych Mistrzostwach w Hill Climbingu. Dziś chciałby odzyskać tytuł. Jego rumak to olbrzymi Harley. Ma silnik o pojemności 750 cm3 i mocy 180 koni mechanicznych. Motocykl mierzy 3 metry długości. Niezwykle długi wahacz zwiększa przyczepność i zabezpiecza maszynę przed stawaniem dęba przy ostrym przyspieszeniu. Na końcu wahacza zamontowano duże, pochodzące z ciężarówki koło, zaopatrzone w zwiększający przyczepność łańcuch. Silnik zasilany jest nitrometanem, spalającym się znacznie szybciej niż benzyna. Dzięki temu moc wzrosła o 40%, zmieniając konwencjonalny silnik w groźną bestię. Straszliwy potencjał nitrometanu należy traktować z szacunkiem.
Nitrometan to niebezpieczne paliwo. Wymaga idealnej regulacji silnika. Kąta wyprzedzenia zapłonu, składu mieszanki, wszystko musi być w 100% porządku. Widziałem już tłoki i korbowody wylatujące przez głowicę. Widziałem eksplodujące bloki. Nie trzeba się specjalnie starać, by wysadzić taki motor w powietrze. Steve przyjechał do Marquette w Michigan, by wziąć udział w jednej z rozgrywek mistrzostw. W takich zawodach nie ma jazd próbnych. Zawodnicy muszą jednak obejrzeć trasę, jeśli zamierzają cało i zdrowo dotrzeć do mety. Każda nierówność na stoku może przewrócić motocykl, powodując poważny wypadek. Nadszedł dzień wyścigu. To moja misja. Muszę doprowadzić swój motor do mety tak szybko, jak potrafię. Najlepiej szybciej niż ktokolwiek inny. Czas na rozpoczęcie wspinaczki. Przygotowanie się zajmuje mi 10 sekund. Chwytam za kierownicę, kilka razy daję gazu. Wciskam sprzęgło. Tom wrzuca bieg i ruszam do boju. Smith jeździ na jednym z najnowocześniejszych motocykli na świecie. Maszyna zbudowana z aluminium, magnezu, włókien węglowych, tytanu i chromowej stali. Waży niespełna 100 kg, o połowę mniej niż przeciętny motocykl szosowy. Najważniejszym elementem motocykla crossowego jest zawieszenie. Wysokie i wyjątkowo wytrzymałe. Przy lądowaniu przejmuje energię uderzenia, chroniąc przed jego skutkami kierowcę, ramę i silnik. W powietrzu, gdy czuję, że tracę kontrolę nad motocyklem i przednie koło unosi się zbyt wysoko, zwycięzca zdołał wspiąć się na wysokość 143 metrów. Szybkość to jednak nie wszystko. Trial rozgrywa się w znacznie wolniejszym tempie, a mimo to wymaga szaleńczej odwagi i koordynacji linoskoczka. Motocykle do jazdy obserwowanej potrafią wspinać się w górę wodospadów, na stosy pni, a nawet pionowe skalne ściany. Rozgrywane są także zawody halowe. Karkołomne akrobacje na sztucznych przeszkodach. Najszybszymi motocyklami świata są dragstery. Najszybszymi dragsterami są maszyny klasy Top Fuel. Na dystansie 350 metrów potwory te osiągają prędkości przekraczające 320 km na godzinę. Ujarzmienie takiej bestii wymaga nie lada odwagi. Nazywam się Tony Lang, jestem dwukrotnym zwycięzcą mistrzostw Pro Star. Tony Lang jest najszybszym motocyklistą świata. 400-metrowy dystans pokonał w czasie 6,08 sekundy, przecinając linię mety z prędkością 381 km na godzinę. Silnik tego motocykla ma pojemność 1407 cm sześciennych. Zasilany nitrometanem osiąga moc 1100 koni mechanicznych. Dwa razy więcej niż silnik wyścigówki klasy Indy. To jeden z najpotężniejszych jednośladów na świecie.